Rap kontener numer 8, proszę państwa. Witam ziomalki, ziomaleczki. Dzisiaj u mnie zacny gość. Można powiedzieć, że na salonach rap kontenera, na komnatach, jaśnie wielmożny pan Ero, Eros, heretyk, hers, erotyk. Heretyk nie. Heretyk nie. Heretyk nie. Ale erotyk był. Hersk jak już. Hersk. Heros. Także, jak najbardziej. Właśnie, kurde, skąd się bierze taka mnogość ksyw raperskich, nie? Bo to, na ogół one są podobne, ale czy to chodzi o tego, że... Ty trochę za daleko poleciałeś już, no. Tomek, bo tak naprawdę poleciałeś z moimi tajnymi ksywkami, których nie musimy, wiesz, ujawnić wcale. Ale wiesz co, znalazłem je na Wikipedii, więc generalnie każdy Jezus Maria, stary, ja mam ostatnio pod koncertem imieniem i nazwiskiem jestem napisany. Widziałem, ktoś mi wysłał plakat. Jeszcze ty znalazłem koncert... Mokasyno? Ale gram... Mokasyn? A to jest już sytuacja, ja której już mi się nie chce kompletnie zdementować, bo już robiłem to wielokrotnie. Chodzi o MC Mokasyna i nie powiem w takim razie, kto nim jest, bo już mówiłem 100 razy i nie skumali. Ale cały czas myślę, że to ja, a to nie ja. To nie ty. A to jest patolog składu. Ale dobra, później. To jest, później. Powiedziałem, już później nie chcę. Mówiłem dobra. 5 razy, nie szukają. Panie i panowie, jeśli nie kojarzycie, to jesteście w dużym błędzie, ale na pewno kojarzycie. Jest to filar, element składu JWP, ale także no, od kilku lat solowa działalność, Elvis Picasso oraz Eroizm. W międzyczasie mnóstwo różnych projektów, o których chcę pogadać oczywiście, Michale, dzisiaj. Śmiało, też. Bardzo chętnie, witam natomiast państwa. Natomiast mam ważny komunikat na początek dla naszych widzów. Widzowie, oglądacie nas na YouTubie, natomiast już wszystkie odcinki są na Spotify, są na Apple Podcast, więc możecie nas sobie słuchać w drodze. Ten odcinek z Erosem na pewno też tam wyląduje. Także zapraszam serdecznie do odsłuchu w furach, czy na siłowniach, czy gdzie tam sobie chcecie. Dobra. Ero, wracamy do lat 90., bo znowu to jest taka sytuacja, że my się znamy, że tak powiem, w chuj długo i ja troszeczkę muszę udawać, pytać cię o rzeczy, które jakby, no pewnie gdzieś tam odpowiedź znam, ale musimy sobie to powiedzieć, żeby widzowie i słuchacze również wiedzieli, albo odkryć przed nimi pewne... Po prostu sobie pogadamy. Po prostu sobie pogadamy. Super. Słuchaj, pamiętam rok, no właśnie 90., nie wiem, 95, 96, 94 pierwsze koślawe litery, ja tam biegałem z chłopakami z NBK i jakieś tam, wiesz, tak i się bawiliśmy. Ale pamiętam, wtedy się poznaliśmy, ty jeszcze wtedy... Jakieś 9-5, ja w ogóle cię pamiętam, jeszcze zanim cię poznałem, to byłeś wyjątkowo głośny w autobusie z kolegą Bartnikiem, o którym wspomnieliśmy przed wejściem. To NBK nasza ekipa. Tak, i gadaliście takie niedobre rzeczy, kurde. I tak? Tak. A ja tu siedziałeś dziś obok? Siedziałem obok i mówię, no swoi, wiesz, coś gadacie takie głupoty, jak ja normalnie mam w głowie, tylko że miałem lat wtedy 15, nie? Ale potem się dowiedziałem, wiesz, potem się poznałem, bo już trochę znałem Rzemysza, wiesz, Wzorowego to znam od dziecka, bo w sumie mieszkaliśmy niedaleko się, na blokach po prostu, na Wyszewie. Wzorowy Rzemysz, proponuję sprawdzić kawałki na hip-hop produkcji Volta, w ogóle NBK skład. Dokładnie, nie byle kto. Zresztą wspominam ich też na Elvisie, Picasso. No, można powiedzieć, że czuję się takim trochę nieformalnym też członkiem, który ty jesteś formalnym. Ja się tutaj, wiadomo, wyrastałem na tym, więc jest to nasza, no, duma taka, wiesz, osiedlowa z tego czasu, no bo to były pierwsze rapsy z naszych stron, można powiedzieć. Dokładnie, pierwsze rapsy, ale też pierwsze tagi i wiesz, ja i pamiętam, pierwsze, że... pierwsze rapsy i tagi, jak najbardziej. Właśnie, wtedy jeszcze nawet rapsów nie było, wiesz, no bo to był jeszcze czas, że tak naprawdę gdzieś tam z deskorolki wchodziło już graffiti, ja pamiętam, że wróciłem ze Stanów i właśnie Rzeczony Rzemysz już stawiał zajebiste tagi, jak sobie patrzyłem na ty ten. Ty też stawiałeś zajebiste tagi, nie? Tylko, że to było troszeczkę później, bo ja, wiesz, tak. Zacząłem w 96, to ja dopiero tak zacząłem, moje pierwsze rzeczy, wiesz, powstawały już na ścianach, bo tak. Wiadomo, że gdzieś tam już pierwsze koślawe litery swoje w zeszycie zostawiłem tam lat 12, wiesz. Jakby ogólnie zafascynowany kulturą, która była nowa w ogóle, więc wiesz, tylko że ja byłem trochę młodszy od was i też patrzyłem na tych starszych, tak? A Rzemysz na pewno, no jest niekwestionowaną legendą na pewno tego małego rejonu bieleńskiego i tego mu się nie zabierze, bo był rewelacyjny i w literach, no i oczywiście przez duet z Wzorowym, bo jako takich ich znamy, chociaż Wzorowy też jako Stereofonia. Stereofonia. Zabłysnął już tak bardziej mainstreamowo. Co tu teraz słyszysz, to dźwięki w stereo? V-O-L-T. Dokładnie, tam jest zwrotka Wzorowego i zwrotka Franka. No ale wy, jakby jako JWP, tak pamiętam, że to w JWP jeszcze było AST, był taki skład też, to w Białańsku-Wawrzeszewskiej, All-Star Crew. Ale to właśnie w okolicach 9-6, pamiętam, na imprezach, wiecie, zawsze siedzieli, były te zeszyty, kredki, flamastry. Byłem wszędzie, nie? Bo 9-6 tak. Byłem wcześniej. Ja mówię, bo 9-4 to byłem jeszcze takim cichym obserwatorem, w ogóle też ja wyjechałem z kraju też na chwilę, więc w ogóle, wiesz, wróciłem 9-5 już, 9-5, tak. Przepraszam, 9-5 moje pierwsze prace jakby tam powstawały, takie, że mają 9-5 moje cyfery. Jeszcze wtedy inaczej pisałeś, ale się okazało, że ktoś też tak pisał, nie będziemy mówić i, tak. I już wtedy przeskoczyłeś na... Tak,
zmieniłem na Rosa, autentycznie, nie? Bo wiesz, bo światek był mały, mimo że nie było netu, ja oczywiście nie wiedziałem o tej drogi, ale starsi koledzy typu, tak. Typu doktor Rety, wiesz, mhm. Wcześniej pisał Lumpo, mhm. Też wiesz, bywalec z Kapitolu i tak dalej, więc chłopaki trochę starsze ode mnie, po prostu też miały więcej, tematki były dłuższe i po prostu wiedział, że była taka sama osoba z tego samego ksywa. Jakoś o to nie walczyłem, bo to nie było jakieś zżyte z tym, wiesz. A w Stanach na przykład dodają numerki, nie? Bo jest na przykład tam, wiesz, Coptu. My też dodajemy. Że tam jest Cruze One, nie? Z którym tam ostatnio no jeszcze tak. Też. Czyli jakby oni się chyba godzą z tym, że może być ktoś jeszcze, tylko wtedy musi sobie dodać 2, 3, 8. No to wygląda. Możesz sobie nawet dodać 1200, 900. To za zajawa nazywać się jak ktoś z drugiej strony. Nie? No wiesz, nie jednemu psu murek. Mhm. Więc jeśli chcesz dominować i być numerem jeden, no to wtedy wiesz, jesteś jeden i możesz się o to walczyć. I ja jakoś tak, kurde, wiesz, mi się wydaje, że mówię, mam taką ksywę dość powszechną wśród w ogóle writerów. Ja nie byłem pierwszy. Ani pewnie ostatni, natomiast no, trochę tam walczę o nią, kurde, żeby wiesz, jasne. Swoim tam, żeby być z nią utożsamiany jak najbardziej. No dobra, ale zaczęliście bombić wtedy miasto. Ja troszeczkę odbiłem wtedy już od graffiti, bo się bardziej zajarałem rapem już w tamtym czasie, coś z Felixem działałem i tak dalej. I dlatego też pytam szczerze, bo nie pamiętam takiego momentu, kiedy jakby w JWP ta zajawka, JWP, WTK, Ra, żeście malowali razem, kiedy to przeszło w rap. Znaczy pamiętam, wiesz, z Kosim, ja nagrałem, pamiętam, numer w 98 roku u Deszcza w domu i Kosi chyba był pierwszym, o ile się nie mylę, jakby pierwszy od was ze składu, który... To znaczy powiem ci tak, od razu, żeby uprzedzić, bo wiem, o co ci chodzi. Dobra. To sprawa jednak jak... jest tak, że na przykład, wiesz, każdy sobie rapował swoim tempem. Natomiast ja pierwszy kawałek rapowy napisałem w wieku tam 12 lat, powiedzmy, nie? Na Kolonii. Powiedzmy, że on był rapowy, ale bo... to nie wychylałeś się jeszcze wtedy. Nie, no. Znaczy, ale ktoś tam to słyszał, wiesz, nagrany jasne. Na kasetę, wiesz, normalnie jakoś tam warunkami okolonijnymi, wiesz. Tak. Więc ogólnie gdzieś to było w człowieku. Natomiast wiesz, była i deskorolka, i było, wiesz, palenie szlugów, i było palenie zioła, no pewnie. I wiesz, i były te fascynacje i cały czas przychodziły trochę, kurde, miękłe, jak ktoś widział, że coś nie łapało do końca, tak wiesz, że nie czujesz, że jesteś w tym mocny, no to pewnie schodziło na dalszy plan, nie? Tak było mnie z graffiti, wiesz. Tak było mnie ze skorolką bardziej, a z graffiti jakby to potem jakieś lenistwo i inne sprawy, właśnie, ale coś kosztem czegoś, jak gdyby człowiek nie był aż tak produktywny, że robić na wysokich obrotach dwie rzeczy naraz, wiesz. No tak. Więc ja coś potem po prostu chwilę, wiesz, stwierdziłem, że jednak graffiti to jest mój konik i po prostu strasznie byłem podniecony robiąc to, myśląc o tym, tak. Rozsiewając to wszędzie naokoło mnie. Czy w ogóle była taka aura między wiesz, ja pamiętam właśnie imprezę na przykład u Kosiora gdzieś tam, wiesz, w Campinosie czy coś, że jakby, tak jak mówię, black booki, kredki, wiesz, leci rap, ale pogadać się za bardzo nie dało, bo każdy był skupiony na swoim, pokazywał sobie, wiesz, to jest hip-hop, ale to było piękne, nie? To było, wiesz, to była motywacja, to było nakręcanie się nawzajem, to było, wiesz, szukanie rozwiązań, było szukanie, ale też oglądaliśmy, byliśmy tam, gdzie nie było tak. Tutoriali video na YouTubie. My żeśmy musieli sami od początku poznać, o co chodzi z literą, wiesz, dla was, którzy nie zajmujecie się graffiti, takie rzeczy są może i błahe, natomiast litera to jest bardzo złożona sprawa, no jeśli chodzi o graffiti i zależy styl, jaki chcesz, prawda, osiągnąć, bo my sami nie wiedzieliśmy tak naprawdę, każdy szukał, więc tak, mówię, i też były inspiracje, tutaj możemy, że na przykład... Te wszystkie kolorowe pisemka, to do nas doszły, wiesz, po 98, tak, może ślizg był 97. Tak, tam masz taki stary ślizg, zobacz. Ten, no spoko, ale tam są przeważnie nasze rzeczy, wiesz. Tak, tak, ale w tamtych czasach, tak jak masz rację, trzeba było to skądś chłonąć i no były jakieś tam na przykład kilka osób, które przyjechały, na przykład Chris, tak? Który z Pragi i pokazywał bardziej czeski styl graffiti, nie? A był Sir, który z Ashem, którzy byli bardziej z jakby berlińską szkołą, z tego co pamiętam, nie? I bardziej jakieś tam wild style. O, co się wykazałem trochę, ale pamiętam, no tak, że tak było, tak, nie? Tak było, tak było, jak mówisz. No, każdy jakieś inspiracje. Ja też troszeczkę gdzieś byłem, wiesz, nie wychowałem się w szafie, wiesz, gdzieś coś zacząłem, ale wiesz, nie robiłem tych zdjęć czy coś. Tak. I gdzieś to wpływało na mnie, wiesz, bardzo tak naturalnie, czyli co widziały oczy, to gdzieś tam w głowie zostało, no ale to musisz wyprasować to sam, nie? I po swojemu. Nie było takiego, bo zawsze to jest bardzo źle widziane, jak ktoś jest po prostu, wiesz, kopiuje, wręcz piosenka Molesty była o tym, wiesz, i to tak. Jest bardzo dobre w hip-hopie, żeby się jakby gdzieś czymś charakteryzować. Nawet jak robisz coś mocno klasycznego, to i tak musi mieć cząstkę ciebie, charakter twój. Twój filtr nałożony, żeby dokładnie, to dokładnie, żeby było powiedziane, to jest tego i tamtego, wiesz, tak. Ja to wszystko obserwuję u tych ludzi, którymi się inspiruję i którzy mnie fascynują, ich twórczość. I no, ja mam nadzieję, że ja taki, i mam nadzieję, że kogoś ja czymś inspiruję. Patrzę na ścianę, wiesz, to jest
lifestyle, czy to może jest nowojorski, ale ja widzę, że to jest Eros, nie? Jakby no, od razu. No powiedzmy, no tak ogólnie przyjęty lifestyle jest okej, okay, no. Ja robię taki semi-lifestyle, mhm, powiedzmy, no, ale tak, jest, ale to musi być bardzo twoje i musi, tak samo jest z rapem, wiesz. Właśnie, tak samo staramy się unikać rymów, które już gdzieś były, płęt podobnych, wiesz, kombinacji rymów, myślowych, rymów i tak, tak dalej, wiesz, i przez to jest to świeże, jest to fresh, chociaż wiadomo, że mówimy o tym samym, no bo ogólnie chodzi o, wiesz, no tak money power respect, wiesz, co chodzi, że follow-upy są takim, wiesz, jakby nawiązaniem do tego samego tematu, ale dodaniem swojego pierwiastka, nie, jakby na przykład jak robisz, no nie wiem, kawałek, który ma tam, wiesz, inspiracje dwa na przykład Wienia, nie, które są follow-upem, czy tam... No tak, ale wiesz, wchodzi, mówię, tu wchodzi też głos, tak samo mówię, tak, w graffiti, czy w rapie, czy w byciu, wiesz, przy tańcu, wiesz, mm-hmm, oni na wszyscy mają jakąś swoją charakterystykę. Tak, i to jest, a jak kopiujesz, fajne, to ci od razu pokazują. No bo jeśli jesteś, kurde, na przykład bardzo zbliżony głosem i powiedzmy kombinacją swoich rymów do kogoś, kto był, powiedzmy, przed tobą, no to stary, no wiesz, no on był jednak przed tobą i mhm, wiesz, jesteś fajnym odtwórcą, ale wtedy nie jesteś super świeży, no nie? A chyba chodzi o to, żeby być w miarę świeżym z czymś nawet, bo wiesz, bo no, jest Żurek na przykład. No tak. Żurek jest klasyczną zupą, ale tak, każdy go może robić trochę inaczej. No to... Inny śląski, inny z dokładnie, wschodzie, więc jak twój będzie zajebisty, to będzie wiadomo, że to jest ten twój zajebisty żur, nie? No i tak, to jest cały czas żur, ale jednak zajebisty. A jak skopiujesz, to jednak grono, środowisko jest tak czujne, że od razu ci to wytyka. Tak, nie? No ale nie bądźmy graffiti... też tacy szczegółowi, bo litery i alfabet jest jednak A, B, C, D i nauczyli nas. Nie zrobisz z A, kurde, nie wiem, B, wiesz. No, tak. Znaczy, można, ale to jest nie do końca dobre. Ale jak skopiujesz albo zrobisz chujowo, to ktoś ci może napisać to. Jeśli, no, jeśli my, którzy robimy, to my widzimy i słyszymy. Tak. Jako raper słyszę, że ktoś, powiedzmy, mi tutaj zaciąga jak ktoś tam. Mm. Albo jako graffiti artist widzę, że czyjeś, powiedzmy, kombinacje są bardzo zbliżone, bo nie zobaczył je u kogoś. I tak, wiesz, widzę, że go poniosło za bardzo na przykład. Ja mogę pomyśleć. A stojowałeś kogoś kiedyś na ścianie? Nie, to jest jakaś, wiesz, to jest, czy znaczy pokrywałem. Powiedzmy od razu, to jak się komuś pisze na pracy, to dla młodych... Nie, już się nie pisze, to była jakaś głupota sprzed, wiesz, wielu lat. To było, że się tak poniżało kogoś. Poniżyć, tak, no to wiesz, ale nie jest bohaterskie, przyjść komuś, jak nie widać, i napisać mu to, wiesz, można to zrobić na pewno w sposób jakiś bardziej... Twarzą w twarz. Heroiczny. Twarzą w twarz, wiesz, udowodnić w jakiś sposób, bo to jest takie pisanie to i to było, wiesz, dla dzieciaków faza po prostu, że hurra, zniszczymy, wiesz, to... No to jest głupie po prostu, ale rzeczywiście tutaj już o tą terminologię graficiarską wchodzimy, to i nie to i wiesz, łaku toju, może nie, to tak pominę. Patrzę, że w różnych pierwiastkach, wiesz, bo to właśnie tak jak na przykład b-boye mówimy, to oni też od razu jak patrzą, to sobie pokazują, jak ktoś, wiesz, kopiuje czy bajtuje z tym, na przykład, to ten mu od razu tak pokazuje, widzą to ludzie, stary, robisz to, co wiesz, i nawet wychodzą i mu pokazują. No tam czasami można komuś tak powiedzieć, a wcale tak nie jest, ale no, chodzi dokładnie o to, żeby go... Żeby zrobić wrażenie. Zdeprymować swojego przeciwnika, bo to są typowo batlowe sprawy, nie? Ale dygresja. Wracamy do rapu, bo miało być, jak w JWP przeszło to z tych fascynacji, wiesz, blackbookami, rysowaniem i tak dalej, powiedzieliśmy, że Kosi zaczął, ty powiedziałeś, że miałeś 12 lat, zacząłeś rapować. Tak, właśnie, bo już była dygresja mega, okej, czyli wróćmy do, chodzi o to, że gdzieś to po prostu w ludziach niektórych tkwi, nie, cały, ogólnie byłem zafascynowany kulturą hip-hop, więc wtedy to rapowanie zawsze było w tle, a to, że jeszcze morda mi się nie zamykała od dziecka, ze względu na ADHD i w ogóle za takie w miarę entuzjastyczne podejście do życia, tak, to byłem też, wiesz, chętnie brałem w tym udział, partycypowałem w tym, więc gdzieś były te freestyle, była ta wymiana myśli, tylko po prostu, wiesz, no to jest jednak trudne, to nie jest takie hop-siup, wiesz, i żeby to robić tak, jak ci się podoba, to trzeba nad tym popracować, więc gdzieś tam pewnie stopniowo pracowałem nad tym rozwojem, wiesz, lirycznym. I dopiero jak stwierdziłem, że to jest w miarę takie, że chcę pokazać ludziom, to dopiero z tym wyszedłem. Tak samo zresztą było z graffiti, może trochę mniej, ale też nie było aż tylu wzorów, a poza tym też moje to wyszedłem nie było aż takie tragiczne, wiesz, nie wyszedłem z czymś tak od zera kompletnie, żeby na bas grać. Jasne. Miałem jakiś pomysł na to i tak dalej, to jest kwestia charakteru po prostu. I tak samo było z tym rapem, więc mówię, to, że zacząłem wcześniej i że Kosi wcześniej poczuł, kurde, wiesz, do tego jakąś taką umiejętność, że mógł się tym pochwalić, no to tylko gratulować, poza tym, no on jest trochę starszy też ode mnie, ale... Jak widać, dobiliśmy w czasie i... Ale właśnie, nastąpił jakiś impuls, no bo tak, to nie tylko ty i Kosi, ale był jeszcze Foster. Jasne. Który rapuje też do dzisiaj i zmienił się skład, ale no przecież Hevra, Gicik Humain, to jest właśnie Foster. No był Doni, Kubao, czy nastąpił jakiś taki moment, że się nagle spotkaliście i kurde, robimy to, bo i no, się okazało, że Foster sobie pisze i coś, czy to jakoś wyszło naturalnie? Nie, no z Fosterem to przecież mieszkaliśmy na osiedlu, przecież to cały czas żeśmy sobie coś pisali. I też malowali, po prostu w pewnym momencie żeśmy się bardziej zbili, po prostu stwierdziliśmy, że wydajemy to na płycie, bo już może warto się z tym światem podzielić, wiesz. Mhm. No więc to naturalnie bardzo po prostu, jak przyszedł moment, że stwierdziliśmy, okej,
Nie ma, nie ma, nie ma cringe'u. Były pojedyncze kawałki, bo pamiętam na Waco, tak, Beztrosko chyba to, był, to było JWP. Pamiętam na naszej płycie z Wujkiem było JWP, a na przykład ciebie Beztroskie nie było. To jeszcze wtedy ja byłem zaproszony nawet, byłem dużo wcześniej zaproszany, tylko po prostu nie miałem jeszcze tak, wiesz, nie byłem przygotowany na to, bo aż tak mi nie zależało. Miałem co innego do roboty, wiesz. I dopiero jak stwierdziłem, że już teraz okej, to wtedy mi pasowało. Lubię w ogóle robić wszystko na moich warunkach. Jak mi się chce, to robię, jak nie, to nie, wiesz. Więc naturalnie to wszystko musi wychodzić. Jakby piję do tego, że trzeba było poczekać na płytę JWP jako JWP, bo nie najpierw jeszcze wyszedł. Ten plastik, tu go PCP, pokażmy. PCP, proszę Państwa. Z kolegami z Centrum Południe. Ja pokażę tutaj, bo to fajne młode mordki. Proszę bardzo. PCP, Północ, Centrum Południe. Z północy był. No i dobra, już tak nie ma co podniecać. No było, minęło. No w każdym razie super czas. 2004 chyba czy 3 zrobiliśmy. 4 wyszło, dostaliśmy nawet za to z Schlizgera. Tak. Wspaniałe czasy. No przejdźmy dalej. 2007. Ale poczekaj, ale Amsterdam, opowiedz coś, kurwa, jak tam było. Wszyscy pytają, no, wiadomo, że uciłany Giecik i w ogóle widać w tym teledysku, że dobrze się bawiliście, ale chodzą jakieś legendy, że dostaliście hajs na płytę i że wszystko poszło na ten teledysk i na wyjazd do Amsterdamu. Znaczy bez przesady z tym hajsem na płytę. Po pierwsze to było też wydawane, można powiedzieć, chałupniczo, bo wytwórnie Wabank założył wtedy Car. Car, czyli Deluxe. Z kumplem tam od siebie i nie pamiętam, niestety, wybacz mi ziomek. Nieważne. Cywki nie widzieliśmy po 20 lat. W każdym razie właśnie Przemek założył wytwórnie Wabank. Obywatel MC budżet obecnie. Był jakby też wygenerowany przez Przemka, więc ogólnie gdzieś to tam, wiesz, i tego budżetu było niewiele. Bardziej nam chodziło przecież nie o to, żeby prosimy po Mercedesie, to nagramy, bo to nie są takie czasy, nie były, tylko po prostu... jako, że mieliśmy bardzo dobre relacje właśnie z chłopakami z północy i z południa, stwierdziliśmy, że razem sobie nagramy płytę, która się okazała fajną płytą i kawałem historii polskiego hip-hopu. Kompletnie na takich fajnych, luźnych, ziomalskich zasadach, wiesz, więc tam o hajs się nikt nie pieklił, natomiast no, cały czas go na pewno brakowało. Ten wyjazd do Holandii to było super, to była fantastyczna przygoda. Ale to chyba pierwszy polski klip w Amsterdamie, zapoczątkowujący serię aż do dzisiaj, bo na ostatnio wtedy z Boriksonem grali w Amsterdamie na rowerach. I wiesz, jakby można powiedzieć, że to zapoczątkowało trend pewien. No daj, niech tak będzie. Ja lubię, jak ktoś, my zaczynaliśmy, to znaczy, że dobrze. W każdym razie, wiesz, no to była przygoda kilkodniowa. Mhm. Jest tam parę fajnych smaczków, których może oszczędzę na ten wywiad, ale no jako ja, że już taki wcale nie byłem taki mało lat, ale no byłem pierwszy raz tak, bo byłem już wcześniej w Holandii, ale nie byłem na tyle, że może sobie pójść do coffee shopu, wiesz, pozwiedzać sobie te rejony. Więc no na pewno fantastyczna przygoda. Wtedy ówcześnie bardzo się lubiliśmy wszyscy i na pewno było to super wyjazd. Pojechał z nami świętej pamięci i Janek Bosek też. Wtedy mieliśmy też opiekę projektu. Twórca firmy Etylina, dokładnie. Etyliny, tak, który wsparł ten projekt. Więc wiesz, no jak jeśli chodzi o budżet, to może nie był duży, ale też my dużo nie wymagaliśmy. Ale teraz był genialny, jest, wiesz, klasykiem do dzisiaj. Może też dlatego, że jest follow-upem do amerykańskiego kawałka Uciłali, nie? Tak, tak, no do Mercedesu miał takie, wiesz, fantastyczne pomysły coverowe, wiesz. Oni to byli jak gdyby pomysłodawcą tego refrenu, ewidentnie Mercedesu. My żeśmy się dorzucili ze zrzutkami. No w ogóle ogromny talent, można powiedzieć, dancehallowy i tak dalej, który wtedy nie wydał płyty, to dopiero potem przecież była cała fala, gdzie były jakieś Swear Strikers i tak dalej, a Mercedesu to wtedy troszeczkę zapoczątkowo. No chłopak trochę przycichł w pewnym momencie. To ale wydał płytę kilka lat temu, pamiętam. No właśnie, ale wiesz jak to jest. No, ciężko wrócić. Troszkę potem przespał ten moment. No, mam nadzieję, że się nie obrazi, że to powiem, ale no szkoda. Mam nadzieję, że u niego wszystko dobrze. Wydał tą płytę. Widzieliśmy się parę lat temu, ale teraz jakby kontakt chwilę ustał. Tak czy siak, wiesz, trzeba iść do przodu i 2004 to było, dobrze mówisz. Płyta JWP to jest chyba dopiero 2007, o ile pamiętam, embargo nagrania. Dokładnie. Twór, pozdrawiamy Piotra Sebskiego. Wcześniej wydałem jeszcze bez cenzury z Łysolem i z Siwersem. Dobra, ale to wróćmy do BC. Skąd twoja koneksja z Siwersem? A nie, no to osiedlowe akcje, to chcesz o nich wiedzieć. No więc wiesz, ja też byłem organizatorem jakichś tam, tylko legendarnych, można powiedzieć, osiedlowych imprez o tytule Calligraphics, na które zapraszałem młodych wykonawców, wtedy młodych, bo wtedy wszyscy byli młodzi. Słuchaj, graliśmy, wiesz, mocno piwniczanie na Daniłowskiego w takim pubie i tam żeśmy tłukliśmy rapy. Było po ładnych kilka tygodni, jak tych artystów się tam zbierało. No i się poznaliśmy. Zresztą akurat Siwers chodził do szkoły z moim człowiekiem Bondarem, więc już wcześniej coś słyszałem tą muzykę, dlatego zaprosiliśmy. I wiesz, jak to jest, no naturalna kolej rzeczy, poznajesz ziomali, to się potem okazuje, że wiesz, swój swego.
Mondarii też mieli ekipę na Wawrzyszewie, Mondarii i tak dalej, jak to się nazywało tam? Dokładnie. Czy cały czas ta ekipa istnieje, spokojnie, wiesz, tylko po prostu może nie są super aktywni. Natomiast, wiesz, oni przyjechali grać i jakoś tam, już tam nie pamiętam, wiesz, nie jedna butla pękła, wiesz, i tak dalej. Wiadomo, ale tu kawałek do towarzysko... kawałka i potem mały są mieszkał u nas na osiedlu, więc też był młodym adeptem, wiesz, i deskorolki, i głupot, i palenie zioła, możesz posłuchać jego opowiedzieć, wszystko zrozumiesz. Skatehead także, to dużo później, już tak, ale... Ale co by nie było, no i wiesz, no naturalna jakaś kolej, że wydajemy razem płytę, bo jest duża faza, chłopaki z JWP wtedy mieli opcję grania w PlayStację, którą ja do dziś nienawidzę, wiesz, co Jezu, i pykali plejaka, zamiast ja przychodzę do studia, jest plekanie w plejaka, a tutaj był entuzjazm, była zajawa i był głód nagrania, nagrywania, wiesz. I jest taka teoria, że ten plejak wtedy to zabił dużo płyt, bo ja pamiętam studio Skron, w którym myśmy nagrywali, wiesz, i tam powstawały, wiesz, no Wienio.pl, czy tam Fuj i tak dalej, czy PL Motyw, Fluj, i wszyscy się nie przychodziło. I ciężko było czasem oderwać, że ktoś bardziej przychodził na plejaka niż na nagrywanie. I proporcje były zachwiane. Tak, dlatego ta płyta tak późno wyszła, mówię o YouTube między innymi. Chociaż wiadomo, że czasami nie ma co się spieszyć. To jest naturalna kolej rzeczy, dobrze, że wyszło i tak dalej. Ale mówię, ja dużo wcześniej właśnie wydałem z chłopakami bez cenzury, no i właśnie poszło potem JWP, pierwsze legalne nasze wydawnictwo. Wróg publiczny numer jeden. Wróg publiczny numer jeden, dokładnie. No i co, i po tej płycie jakby ruszyło się tak, że zaczęliście grać, czy wyście od razu jakby, bo szybko powstało JWP BC jakby ten konglomerat, nie? No tak, potem, no bo tam się tu się poobrażaliśmy, jakby. Tu się porozstawaliśmy, tu się kurde wiesz sprawy tego, a ogólnie jako bez cenzury, no to cały czas gramy jako bez cenzury i jako JWP, no z kosiorem, po prostu tworzymy tą zgraną pakę i napierdzielamy, wiesz, już ładnych kurde paręnaście lat. No. No tak, no i po drodze już wiesz, jakby powstały różne konfiguracje, bo jest przecież i Jetlags, i Blackbook. No i ja jeszcze mam Szlagier, i ja jeszcze mam Alfabet z głową i wiesz, tak naprawdę tych projektów jest mnogo, no to wszystko zależy od tego, jak jesteś twórczy, nie? Ale teraz jesteście, no można powiedzieć, po solówkach, bo tak, solówka poszła, no poszły twoje dwie, poszła Kosiego plus tamty jakby dodatek, druga płyta z kawałkami niepublikowanymi, ostatnio Wajzol. I co teraz? Koniec rapu już jest. Można nie rapować się, rozejść do domu. Wszystko już jest, wszystko już jest powiedziane. Nie, ale chodzi mi o to, czy jakby myślicie o tym, że jeszcze jakieś, że jakoś JWP w związku z tym z powrotem, wiesz, tak jak Wu-Tang Forever po latach, po solówkach i tak dalej, no, się schodzi, mamy nawet taki wers, że my jak Wu Forever czekaj na nowy projekt, więc myślę, że to dobrze puentuje. Natomiast nie wiem, czy jutro, czy pojutrze. Ja chwilowo sobie tutaj odpoczywam i mam trochę innych spraw na głowie. No i promujesz jeszcze chyba Sivers wyda teraz zaraz solóweczkę. Już słyszałem materiał bardzo mocno, to się zapowiada, więc myślę, że będziecie zadowoleni. Z takich nowości z naszego obozu stricte JWP-owego, no nie wiem jak chłopaki, coś wiem, że Jetlags jest w planie, jakieś szybko nowe. No i Kosi jest chyba w jakimś projekcie Strata, projekt, z Hadesem, tak, i tak dalej. Nawet... Kosi ma parę projektów, Kosi to już Kosiego zapytasz, nie chcę przestrzelić, a po prostu nie, wiem, że jest Strata. I wiem, że coś jest z Szczurem i nie będę chyba zdradzał. No nie będę, jest dużo. Kosi ma tu wpaść, to opowie. No tak. Kosi jest płodny, więc Kosi go... I potem może jak chłopaki się z tym uporają, to pomyślimy nad coś, nad JWP nowym, nie? Na razie jest dostępne, nowy winyl jest, wychodzi teraz ze Steezem, więc wiesz, jeszcze cały czas mi się wydaje, że ta muzyka, którą zrobiliśmy, jest na tyle dobra, że warto do niej wrócić. Wiadomo, że ludzie chcą nowości. No i to spokojnie trzeba poczekać, bo to musi przyjść na to czas, no. Na tą chwilę ja wydałem dwa solowe projekty, z których jestem w miarę zadowolony i wiesz, i odpoczywam. Nie no, super płyty, no mówmy się. Elvis Picasso ma status platyny. Wiesz, no. Kurde, Michał, no i czekam, aż Heroizm Złota dobiegnie. Jakby ci ktoś w 96 powiedział, że kurde, swoją pierwszą solówkę dostaniesz platynę, na którą trzeba było czekać, bo chcę przejść teraz do tematu, że... Na MC czeka się, ale wiesz, przez ile lat ludzie pytali Ero, kiedy płyta, wiesz, no bo byłeś, no, powiem, no nazwijmy to, no byłeś tak, królem gościnek. Ale to nie jest motywator, stary. Wiesz, naturalnie trzeba robić rzeczy. Ale
ja czujesz... nie miałem takiej, nie lubię takiej czegoś, bo coś, bo ja rozumiem, że miło jest, jak ktoś czeka, no wiadomo, dlatego wykonałem ten plan, ale jakby nie miałem nigdy, że muszę nagle robić, jak ktoś mi, wiesz, stoi jakiś kontrakt, czy patrz, pieniądze ci uciekają. Naturalnie u mnie wszystko przychodzi, jak mam ochotę, to idę, stary, jestem głodny, to jem, jak nie chcę, jak chcę spać, to spać, tak chcę żyć, wiesz, nie chcę, żeby ktoś mi mówił, że musisz spać od 7 do kurwa 7. Teraz masz zrobić. Ja chcę, żeby spać wtedy, kiedy będę chciał. Nie, wiesz, to piję bardziej do tego, że niektórzy raperzy, wiesz, w pewnym momencie na przykład mówią, ja już nie nagrywam gościnek, bo szkoda mi roztrwaniać i rozmieniać się na drobne, zbieram pomysły na swoją płytę, nie? A ty przez wiele lat, no można powiedzieć, uświetniałeś kawałki innych, w sensie, no byłeś ewidentnym królem featuringów, nie wiem, 40, czy ile ich tam jest, wiesz, ciężko się doliczyć. I wiesz, i ludzie właśnie mówią, kurde, Ero, i nie szkoda ci było, że ty te teksty, nie. Nie, stary, to tak nie działa, w ogóle, wiesz, to jest jakaś teraz klimat, który, o którym mówimy, to jest jakiś taki... Ale przyświecał ci już wtedy, że będziesz robić solo, czy właśnie? Przez wytwórnię, na przykład, Kuman. Wiesz, ktoś się eksploatuje, może powiedzieć, że ja się wyeksploatowałem. I eksploatuj się, zbieraj na swoją płytę. Oczywiście, nie? Bądź tajemniczy, wiesz, będzie bardziej ciekawie, jak wyjdziesz raz na chiński rok. Teraz to wiem, że to tak działa, ale mi to w ogóle, wiesz, mnie to nie dotyczy, mnie to nie obchodzi. Ja miałem zajawę, jeśli mogłem posadzić dobrą zwrotkę i uświetnić czyjś numer, no to jestem bardzo dumny i to jest kawałek historii. To są koneksje fajne, nie? Dokładnie, mordo, to jest super, super był czas. Teraz akurat mam tak, że rzeczywiście już myślę, że troszeczkę muszę się uspokoić, żeby ludzie troszeczkę ode mnie odpoczęli, że jednak może zatęsknią, to wtedy chętnie im coś fajnego nagram i będą z wielką chęcią tego słuchali. No trochę jednak psychologii w tym wszystkim jest, więc ja na tą chwilę gościnek już mniej dużo i tak przede mną zaraz, w sensie po tym wywiadzie już są nagrane ze 4 czy 5 kawałki ze mną gościnne, które jeszcze nie ujrzały światła dziennego, nie wyszły ze studia. Natomiast mówię, już się wstrzymałem, to co piszę raczej do siebie i to nawet nie to, że jestem mniej płodny, po prostu troszeczkę muszę odpocząć, też muszę odpocząć, wiesz, bo można mi przejeść, ja tego dość dużo jadłem i wiesz. No właśnie, chciałem cię poprosić, Michał, żebyś tak stworzył twoim okiem topkę, czyli no, nie musi być tego dużo, ale twoich ulubionych featuringów, które nagrałeś, w sensie, że uważasz, są najlepsze, najbardziej jesteś z nich zadowolony. Jest tego trochę, a chciałbym usłyszeć, które Ero uważa za swoje najlepsze. Nie, to tak to nie będziemy robić, bo słuchaj... Nie chcesz krzywdzić? Nie, ale nie to nie, może krzywdzić. Nie szeregować. Ja nigdy nie robiłem takiego czegoś, takiego, bo mi się wydaje, że wszystkie są dobre. I pisząc je, czułem frajdę, powiedzmy, no, są takie co mniej, bo po prostu powiedzmy bit mi niesie, to już się przybiłem i powiedzmy, o kurde, no wiesz, jestem już tu, tak? Więc jak coś mi mniejszą frajdę sprawiało to przez bit zapewne, więc nie był po prostu do końca mój. No ale jakiś faworyt, taki co ci zapadł? Nie, jestem w miarę zadowolony z wszystkich i nie jest to jakieś takie, wiesz, dyplomacja jakaś z mojej strony, tylko po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiałem, jestem zadowolony z wszystkich. Na pewno jestem zadowolony, jeśli utwór osoby, z którą ma jakiś sukces, czyli im wyżej jest, im więcej ludzi go słuchało, no to jest mi na pewno bardziej miło, że jakby nie jest to grochem o ścianę i był fajny zasięg, tak? No to tak możesz sobie policzyć, wejdź sobie na YouTube i sobie sprawdzaj, które mają najwięcej, to będziesz miał odpowiedź. No, wiesz, no to nie chodzi o jakby... co ludzie sądzą, tylko tak z twojego punktu widzenia, no, bardziej subiektywnie, ale no, rozumiem. Powiem ci tak, no i co ludzie sądzą? No, koledzy, do których się dograłem, byli zadowoleni, więc już wtedy byłem zadowolony. No bo są klasyki, Życie Warszawy z Hemgru, no jest mnóstwo. No to jakby, mówię, ale to też jest akurat Hemgru i Życie Warszawy, to już abstrahując, czy mi się najbardziej podoba zwrotka, bo to też na podobanie zwrotki wpływa, jak poskładałem rymy, jak miałem głos, jak miałem energię. No to wiesz, to już abstrahując, czy tu, ale ten kawałek bardzo lubię, bo on jest tak naprawdę jednym z pierwszych numerów, drugim teledyskiem chyba, albo pierwszy nawet, bo nie pamiętam, Gruby Melanż właśnie łamany z Sztuk Adaptacji, to był chyba mój pierwszy klip, a ten był z tej chyba płyty. Drugi. Jest tu jako bonus track. Więc wiesz, to są rzeczy sentymentalne już takie, więc tam mam więcej taką, może jestem, wiesz, taki świeższy byłem, to była też, wiesz, ekipa zajebista. Też dużo do porównania, bo wielu MC, nie? Czy tak jak, nie pamiętasz kolejny. Jak, też taki jakby, też kawałek, w którym byłeś, gdzie też można było sobie porównać, no jakby, przekrój sceny warszawskiej. Reprezentuje siebie? Nie, a pamiętasz jak? Już był następny już kawałek po Reprezentuje siebie. Mówię, gdzie jest mnóstwo MC, nie? Jakby, wiesz, no to sobie... na Reprezentuje siebie masz więcej też, niż tak, mnóstwo w takim wypadku. No tak czy siak, to też jestem do Reprezentuje siebie bardzo przywiązany. Reprezentuje siebie, ile minut tam było? 12? O cholery. W każdym razie to jest mój kawałek, wiesz, bo to jest z mojej płyty, więc jestem też bardzo związany emocjonalnie, więc wszędzie jestem gdzieś tam emocjonalnie połączony z tymi numerami. To są, wiesz,
To są też ważne słowa tam jakieś, wiesz, może nie wszystkie, ale tam coś jest zawarte i w każdej, kurde, tam w kawałku coś przemycam, takiego, z czego jestem, powiedzmy, dumny, nie? Więc mówię, ciężko mi tak się podzielić, które są topowe, wiesz? Na pewno są lepsze i gorsze i niech ludzie sobie oceniają. Dla mnie one wszystkie mają jakąś wartość sentymentalną. Ty też jesteś taką osobą, wiesz, nie każdy ma taki dar, że potrafisz fajnie nawiązać kontakt i nawinąć, wiesz, i jakby z reprezentantami, powiedzmy, no tej ulicznej sceny, wiesz, no bo i nagrywaj z Hadą, i nie wiem, z Bezczelem i tak, wiesz, z tymi, a nagrywasz i z Tedem i z Góralem chociażby niedawno, wiesz. Niektórzy, wiesz, o co mi chodzi, że niektórzy jakby bardziej nagrywają z raperami bardziej, że tak powiem, hedonistyczno-zabawowymi, a niektórzy siedzą w ulicznym klimacie. Ty jesteś i tu, i tu. No bo ja widocznie tak się sprawdzam. Ja żyję na tym świecie. Mi się wydaje, że wiesz, w ogóle szufladkowanie, co znaczy uliczny, wiesz, tak naprawdę. Mówię taki... My wszyscy jesteśmy z jakiegoś doma, z domu, z mieszkań, wiesz, co ci no tak. Gdzieś mieszkają. I tak dalej. No, ja się odnajduję po prostu w muzyce i odnajduję się w tym, co mówię, więc czy ja lubię tych ludzi, z którymi współpracuję na pewno. Wiesz, to nie jest to jakiś przypadek, nikt mnie tam nie wysłał za karę szczęśliwie, więc wiesz, więc po prostu łapiemy podobne fale. Jeśli się z kimś lubię, no to mogę z tobą zamienić jakieś słowo, czy to wywiad, czy to rap, czy jakkolwiek, wiesz. Jasne. Grunt to, żebym miło spędzał czas, bo nie lubię sobie robić na złość i spędzać czas z kimś, kim nie lubię, więc czy ktoś jest, jak ty to nazwałeś, ulicznikiem, a ktoś jest imprezowym hedonistą, no to ja jestem i tym, wiesz, bo ja żyję na tym świecie, żyję w tym czasie i po prostu wiem, co się dzieje. No, i na winę i o tym, jest pięć, wiesz co, ja jestem stąd po prostu, wiesz, więc nie chowałem się na salonach i na imprezach w Konstancinie, wiesz co chodzi? Czy na Filharmonii, nie spędzałem sobie, byłem i na osiedlu, tam spędziłem po każdą część życia i jestem też w różnych miejscach po prostu i się odnajduję, ponieważ wiem, co robię. Jak wspominasz Tomeczka HD? No wiesz, Tomeczka to ja akurat bardzo dobrze wspominam. No wiem, dlatego pytam. Złego słowa nie powiem na pewno i nie pozwolę. A film widziałeś? A na film mogę powiedzieć średnie słowa. No. Wiesz co, jest na Netflixie, to sprawdziłem. Nie, chodzi mi, wiesz, no, bo to jest jednak... Nie, gospodarka kompletna. W sensie mało wspólnego z rzeczywistością. Nie, ja rozumiem, no to jest biznes, wiesz, no ale... No, wiesz, obejrzałem go tak kantem oka, wiesz, tak naprawdę... Nie chcę robić antyreklamy też. No nie, ale Tomek, ja też go poznałem jakby z dobrej strony, mimo że różne rzeczy. A... Ale nie, no wiesz, ja nie znam aż tak Tomka, nie jestem ani jego bratem, ani jego rodziną, ani nie byłem z nim w każdym momencie jego życia, wiesz, mogę tylko wspomnieć to, jak ja z nim spędziłem chwilę, czy to w studiu, czy na ulicy, żeśmy chodzili też różne rzeczy, na koncertach, byliśmy na imprezach, w kinach, wiesz, no, był bardzo, bardzo fajną, ciepłą osobą. Z dobrym poczuciem humoru, takim jakim lubię, więc zgadywaliśmy się w tej kwestii. No wiesz, świetnym był też lirykiem, wiesz, fajne rzeczy pisał, chwytające i za serce i pokazujące, i wbijające nóż, wiesz, no więc wiesz, no. A z Bezczelem też miałeś dobry kontakt? Bo też tak, tak, miałem z Michałem też niezły kontakt, znaczy przez ostatnie lata to średnio, ale jakoś miesiąc przed śmiercią do mnie zadzwonił i żeśmy spędzili na telefonie z godzinę i zapowiadało się z rozmowy, że idzie wszystko w dobrym kierunku, więc też bardzo smutna sprawa. No mówię, to są sentymentalne akcje, więc akurat i Bezczela, i HD super wspominam. Dużo sorry, śmiechu. Sorry, że cię tak ciągnę za język, ale jesteś osobą właśnie... Anegdotę sprzedać, kurde, a propos HD-u na Jeżu Jerzym, bo widzę, że leży ten ślizg. Ty. Dokładnie. I jesteśmy, słuchaj, na premierze tego filmu i akurat się złożyło tak, jest. Złożyło się tak, że wybrałem się tam z Tomkiem, z... Kto tam jeszcze był? Bully był jeszcze... No nie pamiętam, pewnie Bully ma zdjęcie z tego. No i stoimy tam w Pałacu Kultury, to było, no jakieś jedzonko było, wiesz, jakieś napoje, ale alkoholu nie było i patrzę, Linda stoi i sobie pije, a ja wtedy ostro lubiłem alkohol. Mówię, kurde, zobacz, kurde, ty Tomek, on ma alkohol, nigdzie nie ma alkoholu, tylko ten ma, kurwa, wiesz, on mówi, o, rzeczywiście, ty słuchaj, Ero, ale jest taka sprawa, ja to, kurde, trochę mi głupio, ale to zawsze chciałem mieć zdjęcie z Lindą, nie? A mówię, no kurde, co to za problem, wiesz? Mówię, poczekaj chwilę. No i wiesz, podszedłem do Lindy. Franc. I mówię do niego tak. Słuchaj, Bohdan, my jesteśmy raperami. Można z tobą zdjęcie? On, no można. No i Tomek, wiesz, zdjęcia tam, zrobimy sobie zdjęcia, a dumny, że zatpiłem Tomkowi, wiesz, bo już taki, że uśmiech na twarzy. Ale wjechać do niego Bohdana, nie Bogusław? Kurwa, on dochodzi, stary. I w ogóle, wiesz, odchodzimy i Tomek do mnie. Ej, Michał, ale słuchaj.
wszystko super, ale czego do niego Bogdan powiedziałeś? A jak on się nazywa? Boguś, Bogusław. Mówię, o kurwa, ale centralnie do niego Bogdan wyjechałem, stary. I dlatego to pamiętam, bo on mi zwrócił uwagę, że ja mu wciskam Bogdan, wiesz. Ale nic ci nie powiedział. No nie wiem, skąd mi się ten Bogdan, Boguś, Bogdan. No to, bo to podobnie, to jest tak jak, wiesz, Bartek, to może być, Bartek to może być Bartosz, Bartłomień albo Bartek, nie, wiesz, to są jakby... I chodzi o to, że przypał do Lindy, powiedziałem Bogdan. No, na pewno się nie obraził, zrobił z niej fotę, więc wiesz, więc mówię, Tomek super, no. Dobra, podsumowując ten temat gościnek, jednym słowem, musisz mieć z kimś przelot i się znać, nie nagrywasz korespondencyjnie, nie? Czy jakby te wszystkie featuringi, które nagrałeś, to poznałeś się z tymi ludźmi, spędziłeś jakiś czas. No tak. Oparty na hip-hopie. Nie, no mówię, bo w dzisiejszych czasach to nie jest takie oczywiste, wiesz, jak nie, teraz spoko, jest. Teraz się nie kalkuluje. Nie, jakby Jay-Z zadzwonił, to też nie znam go osobiście, ale mogę nagrać, wiesz, coś na tej zasadzie, wiesz. No nie mówię, ale to polski koneksjach. Których na przykład nie znam też, bo kolega zaprosił na kawałek, powiedzmy, czy jeszcze inne osoby. Nie musiałem znać ich osobiście, prawda, żeby wystąpić w kawałku, ale na pewno nie byli to moi wrogowie w jakiś sposób, bądź osoby, do których byłem negatywnie nastawiony i vice versa, wiesz, no na tej zasadzie wiesz, jak to działa, no. Wiem, jak to działa. Wspomnieliśmy tu Jerza Jerzego, to też młodszym odbiorcom powiem, że kiedyś w gazecie Ślizg były takie komiksy na końcu, bardzo znane, nie wiem, czy tym akurat numerze będzie, ale o Jerzu Jerzym. Powstał film, no i jakby singiel promujący film to był twój Sokoła, nie? Tak. O ile pamiętam, bardzo fajny kawałek, sprawdźcie sobie. Ale też mi się przypomniało, że w tamtych czasach, o, był chyba tam już Jerzy. A ja tu graffiti chciałem, myślałem, że moje mi przeszło, a to nie moje. Że był też na przykład serial animowany francuski Ziomek, gdzie raperzy podkładali, też podkładałeś głos, nie? Podkładałem. Masz bardzo charakterystyczny głos, wszyscy to mówią w ogóle. Myślałeś o tym kiedyś, żeby... That's why I'm a rapper. A myślałeś kiedyś, nie wiem, na audiobooki albo jakieś... Myślałem. Nie myślałem, ale jakby była fajna propozycja. Ja dość memlam trochę, ale umiem się dostosować. Jakby ktoś mi zaproponował, to na pewno bym się nie obraził. Natomiast fajnie, jakby coś tam robiłem niejednokrotnie. Natomiast mój syn jest w tym na pewno dobry, bo jest profesjonalnie się tym zajmuje. Tylko, że akurat do bajek podkładał wielokrotnie. Więc kumam. Jest to w rodzinie ten fach, można powiedzieć. Więc jestem gotowy, syn mi da parę najwyżej. Że wiesz, jakiś wskazówek i myślę, że mogę to robić. Super sprawa, fajnie, że mam charakterystyczny głos. Na pewno jest to wypadkowa też tego, że jestem raperem i wiesz, i ktoś tego chce słuchać. Dla kogoś na pewno też mówię, ja pierdolę, ten Eros i jego głos, nie mogę. No i chuj, sayonara. Ale są ci, którzy powiedzą, że lubią, więc to dla nich robię muzykę. Rozpoznawalny, dokładnie, wiesz, i to jest w rapie ważne. No oczywiście, że tak, że wiesz, jakby... Wiesz, czasami w rapie to nawet tak, że czasami, wiesz, wada wymowy, tak jak, nie wiem, Mutęgu, czy na przykład Joka Skalibra, który se pleni i jest od razu bęk, nie? No, słyszysz i wiesz, nie? No u nas Kosi swojego czasu trochę tam se plenił, tak. Naprawdę. Wojtek ma taki niski super głos, który też słyszałem wielu raperów, nawet, którzy chcieliby mieć jak on, wiesz. Mój ciężko podpierdolić, no. Tak, że przecież w kawałku Wojtka Sokoła z tej płyty, gdzie jest kawałek Cześć, to mówi tam Kosi coś tam, że niewyraźnie coś tam nawet no jest, tak, jest, no tak, wiesz, jak się napijesz, to mówisz niewyraźnie, no. Ale Kosi też ma takie flow, że od razu... No, bo to takie dwuznaczne, wiesz. Słuchaj, jeszcze chciałem poruszyć temat, póki jesteśmy przy gościach, że pamiętam, jakiś czas temu pojawiło się zdjęcie chyba po hip-hop festiwalu we Wrocławiu, gdzie siedzieliście na krawężniku, ty, Góral i tak Gede. Jest. No i minął chyba rok i się pojawiło W imię zasad. Wracając znowu do Lindy, krążymy wokół W imię zasad i tak i jest. Wimowcy. No i tam oczywiście spekulacje, że to kurde, jeden kawałek czy więcej, czy to jakaś super grupa, czy coś. No nie. Ja chyba wiesz... Jednorazowy strzał po prostu nie, no, jesteśmy, wiesz, kumplami z Góralem i z Tedem. Chyba mogę śmiało tak powiedzieć i wiesz, i po prostu tam akurat nie padła żadna propozycja. To było spokojne, ja wyszedłem na papierosa, czy tam na blanta, chłopaki też na papierosa i żeśmy sobie rozmawiali. I jeszcze oni są na tyle sprytni, że robią sobie zdjęcia. Ja w ogóle nie robię zdjęć z ziomalami, wiesz, że jest, ja nie wiem czemu, jestem oldschoolowy, czasami nie było kiedyś telefonów w tym. I mediów społecznościowych, jest jakaś prywatność i tak, nie wiem, jakoś się nie czułem. Chociaż teraz byłem na festiwalu w Sławie i zrobiłem zajebiste foty i z Zip Składem, i z Hemgru, i z Ryśkiem Pejo, i z Dexem, wiesz, no i... Pamiątki, nie? Tak. I zamieściłem i odzew taki stary, że wiesz, ludziom się bardzo, bardzo, wiesz, ludziom też było przyjemnie, mogłem się tym podzielić. Natomiast mówię, ja wtedy nie zrobiłem zdjęcia, ale mam Instagrama i tak dalej, kurde, mówię, nie karmię, a ci sobie wrzucili, aby dwoje mieli po 100 tysięcy lajków, stary. A trzeba było udostępnić od razu, cyk. No ale już nie padłem na to, stwierdziłem, że już ja mogę nie mieć. No w każdym razie ludzie spekulowali, że tam jakiś numer, że coś, ale nic o takich rzeczach nie było mowy w tamtym okresie. No ale szczęśliwie Góral wydawał płytę, zaproponował taki numer, no wiesz, Góralowi się nie odmawiam. Jasne. Słuchaj, przejdźmy... I nie powiem, bo ja nie wiem, czy on mi nie powiedział, nie wiem, żebym nie powtórzył tej konfiguracji jeszcze nieraz. Jak był tutaj Tede, też rozmawialiśmy o tym kawałku i mówi, że on swoją zwrotkę w ogóle nagrał w Stanach, jak był jakiś ten, i w ogóle nagrał i zapomniał o tym i dopiero po jakimś czasie, wiesz, Góral do niego dzwoni, mówi, no mam tą zwrotkę, czeka w ogóle i tak dalej.
No zobacz sobie, bo góra tam do niego dzwoni i był chyba na jakimś molarzu czy coś i po trzech minutach w górę się pyta, a z kim ja rozmawiam? Wiadomo. Ale to czyni cuda, wiesz, ale dogadali się w każdym razie, więc to jest najważniejsze, kawałek powstał, który wcale wtedy, jak to zdjęcie powstawało, nie było wcale takie pewne, po prostu to było normalne koleżeńskie spotkanie w przerwie, wiesz, to było wtedy rozdanie nagród Lecha. Mówisz, alkohol czyni cuda. Piję tutaj do tematu takiego, że ty zmieniłeś bardzo swoje życie jakiś czas temu. Tak, już bez przesady. Ale nie, no wiesz, ale wiadomo, no, ale masz dziecko też jakby dojrzałeś, stałeś się odpowiedzialnym. Ale nie, czy to, a nie jest trochę tak, że skoncentrowałeś się na swojej solowej działalności, jakby wziąłeś swoje życie trochę w garść w momencie, kiedy właśnie zrezygnowałeś z pewnych rzeczy? To znaczy, mówię ci, cały czas nie jestem jakimś super psychologiem, tym bardziej zdiagnozowaniem siebie, natomiast mogę ci powiedzieć tak, po prostu przy taki okres, że coś się staje nudne, wiesz, i nam zaczyna przeszkadzać, no wiesz, może mi się znudzić właśnie, jak ja znany z Grolce stwierdzę, że już jednak pokazałem komuś trik, on go robi dwa dni lepiej ode mnie, no to coś to znaczy, to coś z tym alkoholem było podobnie. I po prostu się znudziło, ale... No i tak naprawdę nie ma o czym gadać, po prostu chlanie to, wiesz, no jak ktoś trochę pije, no, rzadko, rozleniwia ale też, jak prawda? Już kurde się wbijasz, to demotywuje, ale zieranie zioła też się może zdemotywować i w ogóle samo bycie po prostu głupkiem się może zdemotywować, natomiast ja mam to ADHD i kurde powiedzmy, i że potrzebuję działać, wiesz, i to jest zdrowe, motywacyjnie, więc jak przestałem pić, to uwolniłeś dodatkowe pokłady energii. Jakby energii do pracy, którą lubię, więc to też nie było żadne za karę, bo ja uwielbiam rapować, wiesz, ja pamiętam, ty potrafiłeś w busie na koncert zagrać już wcześniej sobie koncert w busie w sensie na przykład. Może, mogło tak być, ale nie, bo mówię, żeby też nie było, że jestem jakimś wrogiem alkoholu, po prostu on mi nie służy i wiem, że wielu osobom też, więc jak ktoś czuje, że mu zaczyna coś, kurde, wiesz, przeszkadzać, to warto to po prostu olać, wiesz, no. Wiesz, wszystko jest dla ludzi. Tak? Wiesz, no chociażby Peja, którego wspominaliśmy, też jakby zrezygnował. I wiesz, i też idzie konsekwentnie płyta za płytą, więc jakby wiesz, widzę, że to pomaga po prostu się ogarnąć, dlatego stąd moje pytanie, bo ty też nagle właśnie strzeliłeś, wiesz, z jedną i z drugą solóweczką. No bo wiesz, w szybkim energia, czasie. Nie tak szybko, bo rozstęp dwa lata to też, no, to wiesz, jest ten. Natomiast rzeczywiście jest coś takiego, że jak człowiek nie pije, to po prostu znajduje czas na więcej czasu na ważne rzeczy, nawet na te hobbystyczne, jakiekolwiek rzeczy po prostu. Picie jest tak absorbujące, że po prostu męczy i wiesz, gdzieś tam przymula po prostu. A ja po prostu też miałem jakąś depresję, w ogóle długo by gadać i po prostu się pogubiłem. I po prostu pewnie się, dawno już się pogubiłem, ale pewnie zrozumiałem, że już mi się znudziło być pogubiony. No po tym ja też wiem z własnego doświadczenia, że przy alkoholu też ciągnie do innych rzeczy, jakby trzeba... Życie jest jedno, no fajnie jest jeszcze pożyć, no wiesz, no niestety nie wróży zacięcie się w jednym, kurde, wiesz, na pewno prowadzi do słabych konsekwencji, więc stwierdziłem. A poszło moralizatorsko dla młodych, ale tak, ale, taka ale wiesz, no mamy dla kogo żyć, wiesz, mamy jeszcze, mam nadzieję, coś do zrobienia na tym świecie dobrego, nie tylko... W poprzednim odcinku był Wienio i też gadaliśmy o tym i on powiedział, wiesz, iluż moich kumpli, że tak powiem, wącha kwiatki od dołu, bo po prostu nie znali tego umiaru, albo się zapędzili, ja albo coś, wiesz. Ja też mam już 31 lat, stary. No. I też już masz pewnie kilku kolegów, których nie ma, nie? No niestety tak. Dobra, to przejdźmy teraz do tak zwanego business talk. Jak zdecydowałeś się na solo i tak dalej? I wydawnictwo, dlaczego Def Jam, a nie dlaczego jakiś, wiesz, kumple, nie wiem, wiesz, Kosi, tam RHW, 2020, coś, to znaczy, są różne labele? No nie, no nie, no poczekaj, no wiadomo, że nazwa Def Jam to już jest, kurde, ten klucz się otwiera, więc umówmy się przede wszystkim Fame. Dla osoby takiej jak ja, która się wiesz, urodziła w 80-tych, a wychowała w 90-tych, to logo, wiesz, tak. Dużo znaczy. Method Man, wszyscy tam wydawali w Stanach. No stary, no tak, kto oczywiście. Nie wydawał? Beastie Boys, nie Beastie Boys, w każdym razie... No tak. No dostałem taką, nie ukrywam, propozycję. Gdybym nie dostał takiej propozycji, to nigdy by na to nie wpadł. No, więc w związku z tym, że powstała propozycja, to rozważyłem ją na tak. I hello, kurde, wiesz, i wydaliśmy Elvisa i Heroizm właśnie pod tą banderą. Natomiast wiesz, no... Wiesz, pytam o to, sorry Michał, że ci się wcinam, ale, bo wiesz, jednak Def Jam jest pod Uniwersalem, a po początkach polskiego rapu, gdzie, wiesz, dużo ekip się przejechało na współpracy z Majorsami, bo pamiętasz, było tak, czy chodzi o Molesta, Baza Lebel i tak dalej,
przecież potem przez lata właśnie, wiesz, raperzy budowali swoje wytwórnie, jakby tak dalej, ludzie się odcinali od tego. Nie, no, ostatnie lata pokazują... My też budujemy swoje wytwórnie, natomiast to nic nie zmienia, po prostu, wiesz, no, mnie akurat zainteresowała oferta, którą zaproponował mi Def Jam. Nie wiem, jakby poszło, nie rozważam tego, jakby poszło, gdybym sam to wydał, bo nie wiesz, ja też wydałem sam, powiedzmy, swoje projekty, wiesz, też Alfabet choćby, czy Black Book. Tak. Natomiast oni mają na pewno, wiesz, jakieś tam zaplecze dodatkowe, medialne i mogą zainteresować innych moją twórczością, więc wiesz, no, trzeba dać jeszcze szansę. Ja uznałem, że to jest jakaś szansa, mimo że gdzieś tam byłem rozpoznawalny zawsze w półświatku rapowym, co nic nie zmienia, że można jeszcze dołożyć coś ekstra. No i Def Jam choćby tym logiem już mnie zaczarował trochę, a potem, no, jak wiesz, no za pierwszą płytę mam platynę, więc mogę śmiało powiedzieć, że stanęli na wysokości zadania. A za to jeszcze złotka nie mam, więc nie wiem, co ja powiedzieć. A wiesz, według mnie jest zajebista. No, też się czasy zmieniły, bo się liczy za odtwarzania, wiesz, za streamingi i tak dalej. My nie liczymy, sprzedaż fizyków, tak żeśmy się chyba ustawili, bo tak jakbyśmy policzyli fizyki, to pewnie już bym miał to złoto. Ale chodzi mi też, wiesz, rap jest w innym miejscu niż był teraz, więc pewnie też jakby to, co mówisz, że przyszli do ciebie, to pewnie zupełnie inną ofertą niż była, wiesz, pod koniec lat 90. czy coś. Nie, to też jesteś Men in Black, tam przyszedł do mnie wiesz, kolega, który, wiesz, robi alkopoligami, wiadomo. Dokładnie. Więc wiesz, no ja także bardziej rozkminiają, nie, bo piję do tego, że wiesz, dużo artystów się teraz dogaduje, no zobacz, wiesz, Sermich wydaje też w dużej wytwórni, nie wiem, Plan B, wiesz, Szczyl jakby i tak dalej. No wiesz, gdybym się czuł, że będę skaleczony, to na pewno bym, wiesz, tak. Gdybyś widział, że się przewróci, to tym bardziej, że drugą też tam wydałeś, więc jakby... Chyba jednak mnie, wiesz, no, przekonali. No druga już niestety tak nie siadła, wiesz, jest bardzo dużo muzyki, wiesz, ja też nigdy tak nie myślałem, że będę tak nie wiadomo jak konsolidował moich słuchaczy, że wiesz, o Jezu, wydaje Eros. Fajnie by było, to by było super, ale tak czasami nie jest, no. Jasne. Czasami może mieć na to wpływ gorsza jakość muzyki bądź coś. No i w tym przypadku akurat uważam, że moja płyta, no mogę tak powiedzieć tylko subiektywnie, jest naprawdę dobrą, mega płytą i jest. Wiesz, i ona, i ona powinna być to słodko trochę wcześniej. Dlatego tak trochę mi też skrzydełka oklapły i mówię, oj, chyba Erosik się troszeczkę po prostu przesłuchałeś, więc teraz dam... A mówisz o Eroizmie, tak? Że ona... Tak, że... No tak, no ja dałem dużo serca, dużo entuzjazmu, natomiast wiesz, no, śmieję się, ale widzę, że ten odbiór może nie był taki porównywalnie do Elvisa, który był pierwszą płytą, można powiedzieć, wyczekiwaną, więc to też jest ten efekt. Natomiast mówię, jest też tak, że ja muszę chwileczkę odpocząć, może ludzie zatęsknią i będziemy, wiesz, z powrotem. Są różne momenty w życiu na różne rzeczy, nie? Nie, bardziej... wiem, że dużo ludzi słucha, nie, no już teraz to w ogóle nie, chyba trzeba to wyciąć, nie, że to jest naprawdę super odbiór Eroizmu, ale w porównaniu do pierwszej i chodziło o to pytanie o Def Jam. No jak dostajesz platynę, no to stary, grzechem jest odejść od firmy, podczas gdy ktoś ci, kurde, montuje tak, że masz platynę i sobie pójść, powie, nie, teraz sobie sam wydaję. Jasne. Chyba, że masz pewność, że to osiągniesz. No okazuje się, że wiesz, że no akurat tutaj nie ma. No Def Jam robi dużo dobrego, fajne rzeczy wydaje, to jakby fajna rodzina tam jest przecież. No nie wiem, na Wigilii nie byłem, ale stary, kurde, ogólnie na cały czas logo mają zajebiste, no. Słuchaj, no też nie dziwię ci się, że mówisz o tym, że to na przykład teraz troszeczkę odpoczynku, bo ty cały czas, mówię o rapie, bardzo czynnie się udzielasz na ścianach i zaraz wrócimy do tego tematu, ale zanim to, chciałem przejść, mam taką ankietę tutaj, nazywa się Jeden z Dwóch, nawiązując wciąż w klimatach rapowych do ksywy jednego z raperów, który, pozdrawiamy. Ale odezwał się, że on cały czas nagrywa, bo ktoś do mnie napisał, bo używam ankiety. Jeden z Dwóch cały czas jest, nagrywa, także pozdrawiamy. Słuchaj, to jest taka ankieta, że rzucam ci dwie rzeczy i ty wybierasz, która jest bliższa bardziej Erosowi. Okej. Jak wiesz, jak... Quizy tak, taki quizik, jak żadna ci nie leży. Ale nie można przegrać po prostu. Nie można przegrać. Okay, to bardziej chodzi, żeby cię bardziej poznać, niż żebyś w coś przegrał. Okej, okay, sam jestem ciekawy. Żaden hazard, ani nic. Zaczynamy. Jeden z dwóch. Pierwsze pytanko. Air Max czy Air Force One? Ale widzisz, dobra, teraz jest Air Force One. Teraz Air Force One. Na tą chwilę, ale może być za chwilę. Na tą chwilę, bo nie, brudne miałem, to założyte. A teraz ale w ogóle Joink. Nie wiem, czy chodzi o to, poczekaj, może wytłumaczę. Po prostu Air Maxy nosiłem jakieś 5-7 lat temu. Wiesz, jeszcze kupowałem jakieś, a teraz kupuję bardziej, więc... Ale teraz Air Force w ogóle bardzo na czasie, wszystkie i Jordany jedynki, wiesz, no bo... No to nie, no, wszystkie są na czasie, co ja założę. Ale one wracają. Ale teraz tak... mi się, dla mnie są na czasie tamte. Dobra. Druga rzecz. Drugie pytanie. Biżuteria, tatuaże. Bez sensu.
Bez sensu, no, nie, no, bo... raperzy, jedni się bardziej, jeśli, wiesz, wolą, bo zakładać... Widzisz, bo ani tatuaży nie mam, no, ani biżuterii noszę. Co ja rzeczy nie lubię. Dla mnie biżuteria to jest dobry zegarek, więc niech będzie, że biżuteria. Ale tatuaże, z drugiej strony, ja robię ludziom story czasami. Wiesz, robisz? Tak, nie, nie robię, więc proszę nie dzwonić. Ale zrobiłem kilka razy, więc rozumiem, wiesz, więc też mi są bliskie. Znowu, więc nietrafione pytanie. Planuję rękaw, odezwę się. Dobra. Trzecie pytanie. Znaczy nietrafione, wiesz, no bo to są różnie. Dzieci by, no, to nie kręci, ani to, ale ani to. No, obydwa okej. Okay. Okej. Okay. Bitcoin, Ethereum, ewentualnie NFT. Kompletnie nie mam ani tego, ani tamtego. Bidny jestem w te Ethereum, kurde, więc smutek mi tylko wywołałeś. Ale nie interesujesz się. Ale wiem, że Bitcoin spada. Nie, no coś tam się kantem ucha interesuje wszystkim, więc teraz chyba Bitcoin ostro spada. A NFT? Badasz temat? Bo to już też niektórzy, wiesz. Wiem, co to jest, ale też nie, jeszcze nie badam. Wirtualne certyfikaty. Ja jestem hazardzistą, stary. Mhm. Ja jestem hazardzistą, smykałkę hazardzisty, z którą walczę, i ogólnie jak coś nie rozumiem, to ten, to chce spróbować swoich sił, wiesz, i potem mogę się przejść i poślizgnąć. Teraz sobie obserwuję z boku. I mówię, jestem chętny posiadać, mógłbym posiadać. Ale wiesz, co, projektowałeś wiele fajnych, wiesz, wiele fajnych logówek, zrobił, wiesz, no, przecież w witrynach odbicia, czyje to było logo? Kosiego. Kosiego? Nie twoje. Nie. A ta okładka jest czyja? To jest moje. No właśnie. I wiesz, chodzi mi o to, że w Stanach na przykład oni sprzedają wirtualny certyfikat do praw, do takiego czegoś, no, albo do tekstów. I wiesz, i myślę, że taka jest możliwe, że przyszłość też w Polsce, że na przykład, wiesz, będzie się sprzedawać prawa, do, nie wiem, do jakichś wielkich, do uciłanego giecika albo coś, no, dobra, wiesz. Mordku, na razie to, wiesz, to jak, nie chcę sprzedawać na razie, wiesz, nie, co, nie. To co mam, to niekoniecznie chcę sprzedać, a nie, rzeczywiście jest to ciekawy temat i ogólnie posiadanie, to jest, nie ma w tym nic złego, wiesz. Tak, więc... masz rację, witrynach odbicia, nie wiem, że mu się wdało, bo to z takimi zakrętasami to było Kasiego. Ale pamiętam, jak kosztował jeszcze chyba z 9 tysięcy ten Bitcoin i z chudym HZD siedzieliśmy na trasie trzeba było kupować. Picasso, i siedzieliśmy w Wrocławiu i chudy mówi, dawaj se kupimy po 9 tysięcy za sztukę, coś tam to idzie w górę. Mhm. Mówię, chudy, nie kupujmy, bo jak kupimy, to spadnie, kurwa, mówię ci, spadnie w chuj. Od razu kupimy i od razu spadnie, wiesz, no, mamy pecha, mówię. Tak. Nie wiem, co za bzdurę wymyśliłem wtedy, ale oczywiście żartobliwie, po prostu nie znaliśmy tematu, tylko tak, no, on rzucił. No i kurwa, zadzwonił sobie rok później. I mówię, ty, byśmy teraz kosztuje 190 tysięcy, tych chuju. Majątek, byłby szlagier. Majątek mój, żeś zaprzepaścił. No. Oczywiście trochę żartach, trochę nie. No więc wiesz, no trochę się nie znamy, wiesz. Ja lubię, jasne, sztabki złota, biżuterię w takim zwłaszcza wypadku. W dzisiejszych czasach. O, biżuterię, dobra, wróćmy do tamtego, biżuterię. Kruszec. Tak, bo to jest jakieś, ma wartość, wiesz, mniej sentymentalną, a rzeczową. Zwłaszcza teraz, w niepewnych czasach. No niestety, kurde, czasy są zawsze jakieś niepewne, ale teraz to już w ogóle popieprzone. Dobra, następne pytanie. Mikrofon w ręku czy pucha z farbą w ręku? Stary, a to są trudne pytania, to jak są u trudne Flinta. Pytania, to powinieneś nazwać trudne pytania. Wszystko. Trudne sprawy. Na tą chwilę oba ex aequo. Oba ex aequo, w jednej tak, mic, w drugiej jedna miłość display. Dobra. Braga czy storytelling? W moim przypadku braga, ale to i tak jest trochę storytelling, więc nie jest to może opowieść od A do końca, ale no to jako, że jestem bardziej w stronę bragową idę, to powiedzmy, że braga. Kurde. Ale jestem fanem się tego storytellingu, wiesz, no po prostu jakoś tak mi się pisze naturalnie. Po prostu jest naturalny, nie staram się robić czegoś, co nie jest mi naturalne. Powinienem umieć i zrobiłem w życiu takie rzeczy, które można powiedzieć, że nawiązują lekko do storytellingu, ale to nie jest powód, że to jest powieść, wiesz, że wyszedł, poszedł, spotkał, zesrał się, zżygał, bo pobili, wrócił, potem coś tam. No takich rzeczy mi się nie chce opowiadać, bo jasne, po prostu nie myślę. Dobra, kolejny. Bardziej szlugi, czy bardziej elektryki, albo shisha, albo coś? Czy szlugi analogicznie. Szlugi analogicznie, klasycznie. Tak samo wizytka w bibułkę, nie wejpory, wiesz, niestety. Rozumiem. Nie papieroski, klasyk. Tak. Najlepiej rzucić wszystko w pizdziec. Oczywiście. No. Nobody's perfect. Trap czy drill? Wiesz co, i tutaj równo też w miarę miłości, chociaż drill mi bardziej ostatnio tak sobie, jakbym się tak zastanowić. A polski, czy na przykład w ogóle słuchasz angielski, znaczy, czy mało słucham w ogóle drillów i tak dalej, ale... No, ale Pop Smoke'a słuchałeś? No na pewno, to no, każdy, wiesz, słuchał. Angielski, kurde, chyba bardziej. A polskie rzeczy śledzisz, młody? Słyszę, ale wiesz, no śledzę, ja wszystko śledzę. Tak ostatnio mi zarzucili, mucha... rozmawiałem z Wieniem, że dwa minus nam dali z znajomości młodych, bo go zapytałem o, wiesz, o tam Yankee'ego czy coś, a myślą, że nie ogarniam, a ja sprawdzam dużo, wiesz, wiem, co to jest White Widow, że jest Sierra, no, że jest Kier, że jest Rusina. Mocno, to są mocno już mainstreamowi artyści. W Def Jamie Rusina na przykład, tak? No tak, ale i tak samo i White Widow, to przecież też się pojawiają w mediach, wiesz, to no, są osoby... Jakby nieznane jest pełno ludzi, bo takiej osoby to znam.
Oczywiście, bo mówię, śledzę, też jestem przyzwyczajony, przyklejony do telefonu. Jak mam polubione jakieś profile, no to skroluję, zawsze zwrócę uwagę i chętnie, wiesz, chętnie badam, co się dzieje. A ci byli youtuberzy, którzy na przykład zaczynają rapować, nie wiem, jak Multi, albo to, co się dzieje i tak dalej? A jak byli wędkarze, zaczęli rapować, to nikt nie miał pretensji, kurde, czy byli piłkarze, stary, wiesz, no to jest, chodzi o to, że to jest jakieś nowe medium, ja trochę nie rozumiem tego hejtu, że ktoś jest youtuberem, no, i można się rozumieć, że przypieprzyć do jego charakteru, że po prostu jest lamusem, albo, był jest, wędkarze, teraz albo rapują, jest niedobry, albo jest za dobry, albo coś, wiesz, ale to ja nie ma dla mnie różnicy, bo... Albo jest dobrym raperem, albo nie, co robił wcześniej. A co myślisz, że chuligani w rapie, czy to w porządku, że oni powinni, wiesz, no to jest na takiej zasadzie, więc czy ktoś, kurde, umie w YouTube, czy nie umie YouTube. Fakt, że chodzi bardziej o to, że osoby publicznie znane, czyli bardziej medialne, bo YouTuberzy rzeczywiście generują jakieś milionowe, miliardowe, wiesz, wyświetlenia. I ktoś tam przez jakieś takie lekko gołoby, wiesz, chyba tak zwane zmuldupienie, wiesz, ma pretensje, że on ma za dużo, za łatwo mu tutaj, czy coś tam, wiesz. Coś. A u mnie cały czas jednak jakość, wiesz, gra i pierwsze skrypce. Jak coś mi się podoba, to ktoś może mieć 2 lajki, a może mieć 500 pierdyliardów, wiesz, tylko i to dla mnie bez różnicy, chodzi o to, jakie mam, prawda, wracamy do podstaw, czyli jest rap zły, jest rap dobry i dokładnie, na to mam to w kawałkach, mówię, wiesz, że rozróżniam, no fajne i chujowe, no jeszcze czasami średnie jeszcze się zdrawia. Dobra, wraca pytanie, bo też mnie poprosili w komentarzach, bo jakiś czas temu wyrzuciłem, to jest cytat z kawałka Kaza Bałagany z Młodym Dronikiem. Psychodelik, czy wolisz, jak cię nosi? Czyli bardziej dończyk, czy bardziej kawa? Psychodelik, zdecydowanie już teraz w dzisiejszych czasach psychodelik, super. Rozumiem. Wróciło pytanie na prośbę jednego z widzów. Okay. Nie każdy chciał odpowiadać, wiesz, bo to kontrowersyjny temat. Polskie dania czy kuchnie świata? Kulinarnie teraz. No, chyba, wiesz, to fajne, że to są pytania odnośnie, powiedzmy, dzisiejszej mojej dyspozycji. Ja wiem, że różnie. Powiem ci, że dzisiaj bym miał ochotę na polskie dania. Mhm. Czyli na przykład schaboszczak, czyli na przykład cokolwiek, na pewno, wiesz, ja no, dużo ostatnio jadłem jakichś orientalnych, wiesz, rzeczy. No, mam ochotę na mielone z buraczkami, z ziemniakami, żurek z ziemniaczkami podsmażonymi na smalczyku z boku osobno. Weź buślinka kapie. Wiesz, to takie rzeczy, to... Jasne. To nie wiem, czy to jest takie polskie. Może to jest... Jest polskie. Ale wiesz, wiesz, porównanie... o to chodziło chyba. Nie, no bo moda teraz jest, wiesz, bardzo też na azjatyckie wszystkie rameny, jakieś, Mordko, wiesz, mam chodzą, problem, to... mówię o tym, już zanudzam ludzi, mam problem z azjatyckimi, szczególnie tutaj w Polsce się nauczyliście, kurde, ludzie dodawać kolendry do wszystkiego, bo to jest niby taki super, wiesz, świetnie, a ja tego po prostu nienawidzę. Więc unikam od razu tajskiej, unikam meksykańskiej, bo jest to dla mnie upierdliwe, bo ja nienawidzę tego smaku, rozumiesz? Tak mi popsuje smak jedzenia, że to ale jest koniec. Kojarzysz naszego starego kumpla Marszula, który robił zdjęcia. Oczywiście, byłem u niego Złotokwaśna.pl i u niego, jak chcesz bez kolendry, to musisz dopłacić złotówkę. Mardo, to chyba dla mnie wymyślił, jesteśmy znajomymi, ja się z tym śmieję. I byłem u niego, kochany. I bardzo dobre, bo też jednak bez kolendry też serwuję. Kumam, dobra. Bit, poniżej 100 BPM-ów, powyżej 100 BPM-ów. No to też jest takie. No ja poniżej, nie chcę mi się biec. Poniżej raczej, jeśli tak mam strefy komfortu szukać, to ja tak lubię, wiesz, od 8,2 do 9,3,2. Potem już zaczyna się trochę biegnięcie. Ja lubię naturalnie. Po prostu okazuje się, że ja lubię rapować jak w miarę naturalnie, żeby to nie było za bardzo, wiesz, odleciane. To nie jest śpiewanie, to nie jest też, kurde, patatajka, wiesz, jakaś kompletna w moim wykonaniu. Więc ja wolę, jak jest w miarę naturalnie, trochę mogę przyspieszyć, wiadomo, więcej emocji zintensyfikować, wiesz, w nawijce. Ale jednak te niższe. Ale podobają ci się, doceniasz te patatajki, które teraz oczywiście, wiesz? Oczywiście, ja doceniam charakterystyczność i energię, którą wysyłasz. Wiesz? Jeśli jesteś ciekawy, to nieważne, czy napierdzielasz na 120, czy tam wtedy bardzo wolno żyć, albo bardzo szybko, albo wiesz, na wyższych jakichś, to wszystko raczej się, jak to robisz bardziej? A czy, ja lubię różną muzykę, ja lubię rock, ja lubię, wiesz, jazz, ja lubię stary metal, lubię, wiesz, ja wszystko lubię. Bo wiesz, 180 jest 90. Sobie. Tak, tak, więc można, ale no, jednak mówię, te takie klasyczne lubię. Dobra, i ostatnie pytanie. Tempa. Rap w ekipie, czy rap solo? Bardzo lubię robić rap w ekipie i solo teraz już, bo mogę powiedzieć śmiało, wiesz, solo ma o tyle fajną sprawę, że nie trzeba iść na jakieś kompromisy za bardzo i sam jesteś sobie kucharzem w tej kuchni. A jak już robisz z ekipą i... Stary,
ja z JWP, to jak nawet nie jak w rodzinie, bo w rodzinie się ludzie kłócą. My po prostu mieliśmy zawsze bardzo podobny gust i bardzo razem naturalnie nas skierowało w jakimś tam kierunku. A raczej teraz, pisaliście razem teraz, w studiu, czy każdy sobie? Nie, właśnie, to zależy. No, ja pisałem wielokrotnie, pisaliśmy razem i osobno, to bez różnicy. Jasne. Zależy od weny. Czasami, wiesz, masz się, czy siadasz i piszesz i super, a czasami masz, że niekoniecznie, nie? Natomiast teraz mi się wydaje, nie wiem, zobaczymy, no bo jak już wcześniej rozmawialiśmy na samym wstępie, że może czekaj na nowy projekt i tak dalej, to wtedy, jak już usiądziemy, ci powiem. No, chłopaki mają na pewno, wiesz, szersze rozkminy muzycznie. Czy nie wiem, czy szersze, może ja mam szersze, no mamy różne. Inne. Trochę tak, tak, zmienia się trochę, zobaczymy, no na pewno wyjdzie jakiś kompromis, który może będzie sztos. Czyli w tej chwili mam wrażenie, że 50-50 i ra w ekipie i solo, jakby tak, nie ma czegoś, co cię bardziej... Tak, bo w ekipie ja po prostu lubię z fajnymi ludźmi spędzać czas, wiesz co, więc jak mogę z nimi się wymieniać myślami, a nie tylko narzucać im swoje myśli, patrz, tak będę rapował, tak. Patrz, tak byśmy zrobili, on mi w tym odbije coś, wiesz, to mi tam fajnie robi w mózgu i przyjemnie. Są anegdoty, historie, które fajnie się przekuwa, nie, i to wiesz, tak, jakby też w ekipie energia, sam energia, która powstaje, energy. Tak naprawdę, wiesz, super, wspólna. Rewelacja. Jasne. To przechodzimy w takim razie do ostatniego wątka naszej rozmowy, który chcę poruszyć, czyli graffiti. Okay. Jesteś wciąż i ogromny szacun za to i zresztą nie tylko ode mnie, ale widzę też, że w komentarzach i ludzie jakby to szanują, że ci się chce. Mi ktoś ostatnio napisał o tym podcaście. Cenę, szacun za to, że ci się chce. Chce mi się gadać z takimi ludźmi jak ty, chce mi się wyciągać te historie, no bo jak nie my, to kto, to po pierwsze. A po drugie, no właśnie, jesteś osobą, która kurde aktywnie jedzie gdzieś, gra koncert i dzień później wstaje rano i robi ścianę przez cały dzień. Czasami się zdarza, chociaż też wiesz, ja już takim tytanem pracy nie chcę. Wszystko zależy od tego, czy mi się chce, bo czasami już wiesz, też człowiek jest zmęczony, w takim tym wolę sobie poleżeć, ale... Na szczęście miłość jest tak gorąca, że wiesz, kieruje mnie w stronę wiesz, atrakcji malowniczych. I ty, i Kosi, wiesz, jakby Kosi, jesteście tak samo, dwoma tymi filerami JWP i to też jest fajne, bo jakby bardzo was to legitymizuje wciąż jako graficiarzy, raperów, jako hip-hop, rozumiesz? To nie jest sam rap, to jest hip-hop dla mnie, nie? Mi się wydaje, że wiesz, niektórych rzeczy się trochę nie wyrasta, może trochę oklepnąć entuzjazm. Na tą chwilę akurat u siebie zanotowałem wzmożony entuzjazm i pogoda też ku temu sprzyja. Nie powiem, wiesz, ludzie na świecie malują, naprawdę malują, to już ja dzisiaj bym zrobił te dwie ściany, jak niektórzy, wiesz, i to wtedy mógł powiedzieć, że maluję. Ja sobie podmalowywuję tam czasami, więc robię to jak najwięcej, ale to cały czas jest jednak według mojego, wiesz, przepisu, czyli jak mi się chce. No nie powiem, jadąc do ciebie umawiałem się też, żeby pomalować coś, no, na pewno w niedzielę, bo w sobotę mamy kawalerskie ziomka, więc ja jako że nie pijący tam się pewnie zerwę o drugiej po niemiecku i powiem salut i wiesz, i wstanę i rano pójdę malować, tak? No, ale tak, szczęśliwie, wiesz, cały czas mnie to kręci, jest to taka trochę moja medytacja przy tej ścianie, trochę sobie myślę, co ja tu mam zrobić, coś tam sobie, wiesz, tworzę, przy okazji uspokaja mnie to, wiesz, wycisza. Każdy ma jakieś swoje metody, no mówię, ja mam na pewno jakieś choroby psychiczne, wiesz, które mi to wycisza, wiesz, to tak samo rapowanie, przez to, że jestem kreatywny w jakiś sposób, myślę nad tymi słowami, co ja chcę przekazać tym ludziom, co ja chcę powiedzieć, to też mnie uczy też siebie, też wiesz, co chodzi, no mówię, to tutaj jestem bardziej ekspresyjny, a na tej ścianie taki też jestem ekspresyjny, ale trochę mnie wycisza, bo tam jest jednak praca, tam jest jednak tak. Jakiś ploter, tam jest jakieś, wiesz, zamachanie. Ale jak piszesz tekst, to też jest trochę tak, jak pracujesz nad projektem, czy tam nad tym, że wiesz, najpierw sobie go piszesz, później coś zmieniasz, docinasz, wypełniasz, zmieniasz jakieś metaforki, jest jakaś analogia między tym, czy nie? No pewnie. Jest. No to oczywiście, że tak, tak samo ze zwrotkami, bombardowałem, jakbym chromy robił, nie? Więc tak. Zwroteczka, pyk, jestem, wiesz co ci. No, to jest w ogóle taka jakaś megalomania pojebana, bo w sumie, wiesz, piszę głupek swoje imię, nie taki głupek, ale się mówię ze strony laika, tak. Chodzę i zaznaczam ten. Cały czas to samo, nie? Jakby od tylu lat to samo. To jest w ogóle to samo. Moja chociaż powiedzieliśmy, jest kilka wariacji tych ksyw. Moja kobieta też, już w ogóle, wiesz, już w ogóle to nie rusza. Ja mówię, ty zobacz, co narysowałem, a ona, no taki sam. I sam jak ostatni, a ja tam widzę, że jest kompletnie inny, nie? Jasne. Ale ludzie tego nie widzą, ale dopóki my, jako osoby twórcze, widzimy, że jest jakikolwiek progres i on nas satysfakcjonuje, bądź też jest niezbyt satysfakcjonujący, a jesteśmy hazardzistami, to walczymy z tym i chcemy to zmienić, wiesz? To jest jakaś praca nad sobą, nad sztuką, nad rzemiosłem, nad wszystkim i jeszcze nas to przy okazji uspokaja, a jeszcze jak nam to parę złotych da, to już w ogóle, panie, zwierz, super.
A macie czasem przechlapane, za, że tak powiem, za opinię, bo jak gdzieś się pojawią tagi na backstage'u albo gdzieś na koncercie, to teraz to, że to JWP albo coś? No ciągnie nie, się taka fama? My jesteśmy niesłusznie oskarżani, wiesz, no walczymy właśnie z tymi, wiesz, kalumniami, ale no, wiesz, co zrobić. Tak czy siak, wiesz, graffiti może ja to robię stricte dla siebie, jakby nie robię komercyjnie, wiesz, dla przyjaciela coś mogę zrobić i tak dalej. Może się to zmieni, ale są tak, kurwa, drogie rzeczy, że nikogo na to nie stać. To wiesz, to ja wolę zrobić dla siebie, wiesz. A jest nowa fala jakby graffiti? Bo ja mam wrażenie, może to jest jakiś boomerski trochę pogląd, że kiedyś tego było więcej w tych latach, wiesz, ta nasza fala 90-2000, teraz mam wrażenie, że nie, może przez to, że na pociągach było więcej tego widać, ty czy jesteś coś? Po prostu, mi się wydaje inaczej. Znaczy jeżdżę po tym mieście pierwsze, i byłeś widzę... młodszy i twoi rówieśnicy, byłeś z nim cały czas jakby w kontakcie i widziałeś, że ten maluje, ten nie maluje, to wszystko byłeś czujny. Teraz nie wiesz, bo ty jesteś już troszeczkę starszy. No ale widzę Elro i Fam, widzę dużo rzeczy na mieście. Dobra, dziadka, bo mnie kojarzysz, ale takiego Andrzejka, który ma lat 13, jest takim samym dzieciakiem jak ja kiedyś, wiesz, co. A ty trzymasz z nimi, z takimi 13-15? No jeszcze nie, niekoniecznie, ale widziałem te dzieciaki, to znaczy trzymam, jest paru takich, których poznałem i mocno kibicuję, wiesz. Zobaczymy, na ile mi zostarczy zapału, wiesz, natomiast no... A ty jesteś dla nich legendą na przykład? Oni przychodzą, pytają się pewne rzeczy? Ale niekoniecznie, nie wiem, nie pytałem, natomiast to nie o to chodzi. Chodzi o to, że to pokolenie, to ty po prostu nie masz z nimi kontaktu, a tak naprawdę internet trochę jakby wyjaśnia sprawę, chociażby Instagram, dużo ludzi zamieszcza, więc widać, że graffiti na świecie ma się bardzo dobrze. Kumam. Firmy produkujące farmy powstają nowe, więc widzę jest na to zbyt. Ogóle, jak jest popyt, to jest podaż, więc to też o czymś świadczy. Za naszych czasów to my wychowaliśmy te firmy, które teraz produkują, bo oni na nasze potrzeby odpowiedzieli ze spóźnionym czasem o 20 lat, ale na szczęście ja cały czas z tym jestem, więc ja z tego korzystam, prawda? Z tych nowych technologii, nowych farb, bardziej gęstych, niecieknących, nowych rodzajów zaworków, czyli końcówek i tak dalej, i tak dalej. Więc my żeśmy zbudowali ten biznes tak naprawdę. Jestem mało jego beneficjentem ogólnie, ale jestem na pewno aktywnym, wiesz, konsumentem tych dóbr. I wiem, że oprócz mnie i tych młodych ludzi powstaje bardzo dużo, bo to jest zajebista sprawa, tylko to trzeba czuć i kumać. Nie? Mnóstwo jest utalentowanych ludzi, którzy też się odnajdują w tych sprawach. No i mnóstwo jest też nieutalentowanych, którzy rzucą tak jak ja deskorolkę w pewnym momencie. No tak, ale też wydaje mi się, że jest odczarowany mit tej, wiesz, tego wandalizmu i dewastacji, bo jakby dużo graficiarzy, po pierwsze wyrosło, nie wiem, na grafików, robią okładki, super, robią layouty, są art directorami, wiesz, przez murale piękne na blokach i tak dalej. Jest to wreszcie, mam wrażenie, no wiesz, doceniane w Polsce, bo na świecie to już było dawno, jako sztuka, nie, wiesz, teraz więcej legalnych ścian, no to bardziej chyba ty możesz powiedzieć, ale widziałem ostatnio, zaraz przejdziemy do twojego vloga, znaczek ze sprayem, czyli to jest znaczek, który pokazuje ci, że to jest legalna ściana, tak? W Warszawie kiedyś takie... do pomarzenia akcja. No niekoniecznie, bo przecież no, to jest 1,5 kilometra kozackiej ściany, ale fakt, że ale pamiętam jest się z jakieś zezwolenia na garaże, wiesz, przy Żeromskiego się załatwiało. Chyba ciężej było niż teraz, nie? No, czy nie? Wiesz, no na pewno społeczne, wiesz, wtedy też mogło być, zależy na kogo trafiłeś, bo mógłbyś trafić na kogoś bardzo postępowego, któremu się wydaje, że wow, jakie nowoczesne, nowatorskie robimy. Zależy, kto siedział w urzędzie, jaka pani ręka. I powiedział, panie, weź mi pan ten spray i my pan stąd wypierdalaj, wiesz, to nie ma na to reguły, tak samo jest i dzisiaj. Tylko po prostu jednak ten przemysł, już powiedzmy, nazwijmy to przemysłem, jednak za tym stoi farby, ten reklama, dużo ludzi kreatywnych. Wiesz, Banksy właśnie, też na przykład, marka międzynarodowa. W codziennym, czy w reklamie, czy no, graffiti jest wszędzie. To już wsiąkło gdzieś hip-hop, naszą kulturę. No, zobacz, każda reklama, oglądałem 3 pod rząd ostatnio, wszystko oparte, wiesz, jakiś tam napój na hip-hopie, potem wjeżdża, kurde, wiesz, Chodak z kukonem w reklamie telefonii, potem wiesz, ja mówię, ja pierdzie, cały blok reklamowy, wiesz. No takie są czasy hip-hopie, wiesz, ten hip-hop to jest też szeroko pojęcie, dla kogo jest hip-hopem, jest to dla mnie bardziej nie jest, rap, wiesz, no, i tutaj no, się zaczyna znowu jakieś, możemy się na freestyle'ową bitwę umówić, wiesz, a to jest tak naprawdę, wiesz, no to, co jest atrakcyjne, to jest wciskane, a poza tym dzieci są odbiorcą, no to starają się, wiesz, do tych dzieci kierować, tak? Ja też kiedyś byłem dzieckiem i też pewnie kiedyś do mnie to graffiti trafiło, więc wcale im się nie dziwię, sprawdzają, a może szukają klientów takich jak ja, bo myślą, o ten Eros to wie co kupić, kurde, to trzeba, wiesz, na niego, robimy reklamę pod niego. Jest szansa. To jest, co jest chwytliwe, występuje po prostu w reklamie. Tym bardziej, że osoby, które zajmują się za reklamę, często są z naszego pokolenia. Świadka. I osoby, pokolenia, które robią zakupy i mają hajs, też są z naszego świadka, więc jak to się kojarzy. I te, co nie mają hajsu, też są z naszego, wiesz, różnie. Natomiast świat poszedł do przodu, to już się stało jakimś elementem po prostu. Hip-hop jest już wszędzie, jest elementem, tak jak deskorolka, jest jak, wiesz, to jest taki element, że jak piłka nożna, wiesz, no to już po prostu jesteśmy z tym obyci. I po prostu jest to naokoło, więc trudno się dziwić, że ktoś na tym zarabia, bądź to wykorzystuje, żeby kreować czyjeś potrzeby przy reklamie. Nie mam z tym w ogóle problemu. Natomiast, wiesz,
Nie wiem, co chciałem powiedzieć. To ja ci wejdę w słowo. Kilka tygodni temu wrzuciłeś pierwszy odcinek Right One, czyli vlog, który prowadzisz, bardzo fajnie zmontowany, zrobiony i ja bardzo kibicuję, bo po pierwsze forma w ogóle montażu i tak dalej dla mnie jest fajna i to twoja narracja tam jesteś właśnie też swoim ten, ale forma spotkania się z artystą, zrobienia z nim pisu i przy okazji pogadania, jakby trzymam kciuki. Kto nie widział, Right One na YouTubie, polecam, kolega Michał właśnie rozpoczął. Będziesz kontynuował projekt? Tak, więc to ja zrobiłem ich chyba z 5 odcinków, teraz wyszły już 2. Pozdrawiam serdecznie Madeja i Straight From Here, bo to oni montuje, on to montuje i tak naprawdę my zaraz wypuścimy na dniach, teraz już pewnie po twoim odcinku, już zanim będzie ten odcinek, już będzie wypuszczony kolejny. Mamy jeszcze kilka, no czekamy na takie jakieś tam niuanse, bo szczur, ta muzyczka musi pokręcić coś. Chodzi o to, że zrobiłem je, bo po prostu stwierdziłem, że to trzeba zarejestrować i mając taką ekipę fajną właśnie jak Madej. Nie, ale poza tym wiesz, to, że tam zdradzasz właśnie fajne, że wiesz, że fedcapem można zrobić cieniutką linię, albo żeby upuścić trochę powietrza z puszki, jeżeli chcesz robić. Tak, to jest wiesz, super. To też jest dla ja też dla bym kogoś... tego nie wiedział, gdyby ktoś mi nie powiedział. Dokładnie. Uważam, że to nie jest jakieś sprzedawanie jakichś, nie wiadomo, jakich arkan, wiesz. Nie, no to jest warsztat, wiesz, to też tak, jest fajne. To się ludziom przyda, poza tym, wiesz, no ja jako osoba w miarę tam powiedzmy publiczna, przez to, że rapuję, stałem się publiczną, bo raperajterzy, wiesz, raczej bacenią sobie swoją, kurde, wiesz, enigmatyczność i że nie znasz ich twarzy, a znasz ich twórczość. Teraz już trochę mniej. Teraz widzę, że te na tych Instagramach pokazują twarz, że już to gdzieś tam pękło. Ale Kruse nie pokazał i wiesz, jakby ja to rozumiem, no bo no, jednak... No i wiesz, i robi się legalne ściany? U nas wszyscy, u mnie wszyscy mają zasłonięte twarze i tyle. I po prostu było, oprócz mnie, jako prowadzący. Ale chodzi o to, żeby pokazać, że ściany robimy i będę miał dokument za 20 lat, trochę dla siebie to robię. Jestem trochę samolubny w tym. Staram się robić tak, żeby mi się podobało i tak dalej. No, na wszystko mam wpływ, natomiast porwaliśmy się na tą formułę w kilku odcinków, może trochę więcej. Chciałbym robić takie odcinki jeszcze z osobami, wiesz, których no, znam z dzieciństwa, jakby z legendami tej gry, które mają teraz po 67 i lat no, i to jest taka 70 już dobija tym chłopakom. Więc wiesz, i fajnie by było, myślałem, że może się przebije szerzej tą formułą i gdzieś tam po prostu zrobię sobie z tego może jakiś temat na po prostu rozwój swój. No ale na tą chwilę robię to stricte dla siebie, kompletnie, praktycznie tylko na YouTube i for myself. Ale tak, jest jeszcze gotowe ze 4 sztuki. Czekamy, ja czekam na więcej, bo to bardzo fajna rzecz. Ero, dziękuję bardzo za rap, za graffiti, za to, że wpadłeś. Trochę patrz, youtuberzy robią krosy, występują u siebie nawzajem, więc teraz jesteś youtuberem, wystąpiłeś u mnie na YouTubie, zrobiliśmy mojego krosa, to wiesz. To jest taki fit. To jest taki fit, nie? Reklamuję twój kanał. Okay. Wiesz, to bardzo miło. My, youtuberzy, musimy się trzymać razem. Musimy się trzymać razem. Ale to jest najlepsze, na szkole usłyszałem, jak malowałem, tylko bez kamery. No. I właśnie dzieciaki grali w piłkę dwóch i nagle, wiesz, usłyszałem, no, co on tam maluje? To jest jakiś znany youtuber. I kurwa, wiesz, mówię, co on mówi ten dzieciak, tak sobie myślę, znany youtuber. I potem przemyślałem, to on ma rację. Stary, ja jestem, może nie wiem, czy jestem znany. Z klipów, które są na YouTubie, ja ogólnie na skoro mam kanał i leci on na YouTubie moje rzeczy, to ja jestem youtuberem, tak czy inaczej. Albo jak dzieciaki oglądają muzykę na YouTubie i widzą twoje klipy, to też się kojarzą z YouTube'a, nie? Więc dla no tak, no YouTube jest teraz, wiesz, napędową wszystkiego, bo jest, wiadomo, w miarę za darmo, oprócz tych reklam, wiesz, każdy. Czyli patrz, mówiliśmy, że są youtuberzy, którzy się stają raperami, to teraz, wiesz, są raperzy, którzy się stają youtuberami. Nie no, po prostu raperami się pewnie ludzie gdzieś tam rodzą, wiesz, czują potrzebę, wiesz, podzielenia się swoimi myślami, wiesz. Mają gadkę. Wyroka, też mają jakiś tekst i ma tylko trochę inną muzykę i tak samo się dzielą, więc to wszystko jest naturalne po prostu. Niektórzy czują to w tych BPM-ach, o których mówiliśmy jak ja, a niektórzy czują w innych i czasami nasze drogi mogą się nie przetrzeć, bo się nie rozumiemy. Dokładnie. Ale to nie znaczy, że to jest złe. Każdy ma swój gust. Dla przypomnienia, Right One, sprawdźcie, jeżeli jesteście laikami, bądź jesteście graficiarzami, to naprawdę konkretny materiał. Wchodźcie na kanał Rap Container, wszystkie odcineczki tam są, tak jak mówiłem, są też już na Spotify'u i w Apple Podcast. Ja bardzo dziękuję dzisiaj Rosikowi i nie, trzymam dziękuję za słowo, za że jeszcze kiedyś tutaj wpadnie JWP i że wtedy porapujemy, mam nadzieję. Spoko. Dzisiaj żeśmy sobie pogadali tematów i tak mam wrażenie, że dopiero żeśmy z połowę wykorzystali, bo... Znamy mi się morda nie zamyka i umiem dłużyzny, dobry w dłużyzny. Ale ja też mam tyle anegdot, które wiesz, niekoniecznie mogę tutaj przywołać, które mi się przypominają, jak patrzę. Spoko, jeszcze na będzie twoją czas. Mordkę. Jeszcze będzie się czas. To był Rap Container numer 8, Ero, JWP, Heroizm płyta z zeszłego roku, sprawdzajcie, jeszcze jest świeżutka. A my co, na tyle dzisiaj, sprawdzajcie nasze sociale, czyli wchodźcie na mojego Instagrama, Rap Container, Cneusz, wchodźcie na TikToka, Cneusz, tam więcej materiałów. Dziękuweczka, elo. Najlepszego, yo.